Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że udało nam się ze wszystkim spotkać. Przedstawiam, nazywam się Maciej Mikowski, pracuję w Laboratorium Systemu Humanistyki UW. To jest miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Laboratorium Cyfrowej Humanistyki UW to jest taka struktura w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, której celem jest wspieranie komponentami cyfrowymi projektów badawczych i prowadzenie rozmaitych działań edukacyjnych. Więc oprócz takich seminariów prowadzimy też szkolenia i konsultacje projektów naukowych, które gdzieś tam jakiś komponent cyfrowy mają. I to nasze spotkanie, mam nadzieję, że otworzy taką nowy kierunek działalności naszego laboratorium, które do tej pory koncentruje się głównie na projektach z lingwistyki, z humanistyki, która nie ma zbyt wiele wspólnego z takim myśleniem historycznym o nowych mediach. Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zainicjować. Seminarium... Jeszcze jedną osobę. Może być więcej, bo dotarcie tu jest takie... Dobrze. Proszę tutaj do przodu, może jeszcze w swoim miejscu. Na seminarium zgłosiło się, do wystąpień zgłosiło się łącznie 9 osób. I plan wygląda tak, że na początku chciałbym poprosić Państwa o krótkie przedstawienie się i też powiedzenie, jaki Państwo mają związek z ideą archiwizowania internetu, czy się tym interesują zawodowo, czy jest to coś, czym dopiero chcieliby się zająć. Później zrobimy tą sesję krótkich wystąpień, takich do 10 minut, które mają krótko przedstawić wybrane problemy związane z archiwizacją internetu. Na końcu chciałbym z Państwem porozmawiać o tym, czy byłaby szansa zorganizowania takiego seminarium, może na trochę większą skalę, za kilka miesięcy, może w którejś z Państwa instytucji. I czy warto by było pomyśleć o zorganizowaniu warsztatów albo cyklu warsztatów z rozmaitych metod związanych z archiwizacją internetu. O tych metodach pewnie też wiele rzeczy, czy wiele pomysłów może się pojawić przy słuchaniu wystąpień, bo z tego co widzę, te wystąpienia są dosyć tematycznie rozrzucone i tutaj oprócz kwestii prawnych mamy też wystąpienia, które podejmują rozmaite kwestie właśnie metod czy strategii w ogóle podejścia do archiwizacji internetu. No dobrze, to prosimy może o krótkie przedstawienie się, tak zrobimy taką rundkę i później przejdziemy do prezentacji. To może od Pani zacznie. Dzień dobry, jestem Justyna Gęska, przyjechałam z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeżeli chodzi o zagadnienie archiwizacji internetu, jest to dla mnie stosunkowo świeży temat, ale uważam, że jest on w pewien sposób interesujący i przyszłościowy. Stąd też tutaj moje zainteresowanie tym tematem. Ja nazywam się bardzo Mikołaj, również z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ja rzeczywiście z tą kwestią archiwizacji teraz rozmawiam troszkę dłużej, ponieważ pracowałem w takim projekcie pomiędzy naszym uniwersytetem a Narodowym Archiwum Cyfrowym. W ramach tego też odbyły się dwie konferencje, na których też pisałem swoje referaty. Właśnie dotyczyło też takich sesji właśnie teoretycznych, próby potraktowania witryny jako materiał, próby stworzenia jakiegoś modelu opisu tych witryn. Ja zawsze jestem na świecie taki ciekawy wstający, ponieważ internet jest dużą częścią mojego życia, więc też mnie interesuje ta kwestia. Dzień dobry, Piotr Kalik, też UMK. W tamtym roku również brałem udział w konferencji organizowanej przez NAC, archiwistyka cyfrowa. Nie wiem dokładnie, bo jeszcze się uczę, jestem na licencjackich studiach, więc jeszcze szukam. Ale mam nadzieję, że mnie zainteresuje. Dziękuję. Nazywam się Marta Liczyńska i także, tak jak moi koledzy, brałam udział w konferencji NAC-u, gdzie opowiadałam o archiwizacji blogosfery i w związku z archiwizacją internetu właśnie interesuje mnie najbardziej blogosfera i także internetowe płótnie, tak zwane flame, o których też już wtedy opowiadałam. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam
ponieważ nie jestem z UMK, tylko z WU tutaj i interesuję się po prostu stykiem informatyki z humanistyką. I to jest właśnie też dosyć dobry temat dla mnie, aktywizacja internetu, ale właśnie nie wiem, dobrze się wiąże z moimi zainteresowaniami. To jest tu jeszcze. Joanna Potemka, a Akademia Pedagogiki Specjalnej, zainteresowania zawodowo-prywatne od ponad 10 lat. Agnieszka Wróbel, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. O archiwizacji internetu wiem prawie nic, ale bardzo mnie to interesuje, bo to jest niedaleko trochę digitalizacji i tak dalej, a digitalizacja jest od kilku lat centrum mojej pracy, więc tak, żeby poszerzyć trochę swoje horyzonty. Darek Paradowski z Biblioteki Narodowej, pozycji zawodowej i prywatnej, zainteresowania archiwizacją internetu i wszystkich możliwych aspektów archiwizacji też. Postanowicz Jakub, również Biblioteka Narodowa. Budujemy cyfrowe archiwa, więc archiwizacja internetu też jest gdzieś tam w naszych zainteresowaniach. Aleksandra Tokarska, STOND, czyli z Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW. W miarę świeże zainteresowanie i raczej konsekwencja zainteresowania digitalizacją. Tak. Barbara Szczepańska, bibliotekarka. Ja nie jestem środowiska naukowego. Od 20 lat zajmuję się zarządzaniem wiedzą w biznesie i trochę mnie męczy, że docieranie do informacji zarchiwizowanych mam tylko przez Internet Archive i Wayback Machine. To jest jedyne źródło informacji internetowych zarchiwizowanych i cały czas mnie męczy fakt, że w Polsce nie archiwizujemy na dużą skalę naszych zasobów. Kilka lat temu stowarzyszenie EBIP, którego byłam długoletnim redaktorem, przygotowało nawet taki numer o archiwizacji internetu i za moment będzie następny numer na ten temat. Myślę, że najwyższy czas zacząć dyskusję, dlaczego polskie biblioteki nie archiwizują internetu. Monika Jędrarska, obecnie reprezentuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, natomiast 6 lat temu, czyli patrząc na cyfrową rzeczywistość wieki temu, pracowałam w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w którym rozwijałam serwis Archiwum Internetu, który archiwizował rządowe i archiwalne, rządowe strony i strony archiwów państwowych. I wtedy właśnie w tym wspomnianym numerze EBIB-u popełniłam artykuł też na ten temat, a obecnie po prostu z ciekawości chcę posłuchać nowych informacji na ten temat. Ja się nazywam Dorota Głowacka, jestem prawniczką, jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuję też w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tam się zajmuję wolnością słowa, prawem do prywatności, właśnie w kontekście mediów przede wszystkim. Jeśli chodzi o archiwizację internetu, to zajmuję się takim wąskim zagadnieniem, mianowicie zarządzaniem internetowymi archiwami mediów. No i oczywiście patrzę na problem przede wszystkim z prawnej perspektywy, ale jestem też bardzo otwarta na interdyscyplinarne podejście do tematu, stąd moja obecność tutaj dzisiaj. Dziękuję. Dzień dobry, Biblioteka Jagiellońska, Ewa Borsuk. No z racji z tej, że Biblioteka Jagiellońska jednocześnie jest biblioteką uniwersytecką, a pełni również funkcję narodowej. Wszystko archiwizujemy, zbieramy wszystko, co w Polsce zostało wydane, więc internet, archiwizacja internetu również interesuje mnie ze względów zawodowych. Krystyna Tracz, także Biblioteka Jagiellońska, ten sam oddział gromadzenia zbiorów. I z tych samych powodów. Temat jest stosunkowo mało rozpoznany i choć o poszerzenie horyzontów, a jest to wszystko na styku tego, czym się zajmujemy na co dzień. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska. Temat archiwizacji internetu interesuje mnie głównie ze względu na to, że jednym z zadań biblioteki jest gromadzenie dorobku umysłowego, kulturalnego Polski, a przez to, że nie gromadzimy tych materiałów cyfrowych, internetowych, w tym dorobku powstaje luka i o tym będę chciała parę słów powiedzieć o sytuacji w Polsce i w innych krajach na tym tle. Dzień dobry, ja się nazywam Mateusz Rzymiński, jestem studentem UMK, tak specjalizuję się bardziej w archiwizacji pod względem historycznym. No, jeśli chodzi o takie właśnie tematyki związane z archiwizacją internetu, jest to jakby taki pierwsza moja konferencja, no, jestem źródłowy w tym temacie, ale uważam, że ta konferencja też pozwoli mi jakby poszerzyć pewne horyzonty, no i jakby może nowe kierunki tutaj do prowadzenia badań, czy jakichś ewentualnie dalszych prac. Dziękuję bardzo. Tutaj stół jeszcze, panowie. Biblioteka Narodowa. Też to widzę, tak? Hanna Staszewska,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział do Spraw Archiwów. Kwestie archiwizacji internetu bardzo interesuje Ministerstwo Kultury. Ostatnio podjęto w Ministerstwie Kultury takie wstępne prace koncepcyjne nad tym problemem i stąd moja obecność. Michał Sardyński, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Archiwistyki. Więc jak sama nazwa wskazuje, ze zobowiązania po prostu wypadałoby w tym miejscu. Super, ja muszę przyznać, że strasznie się cieszę, że udało się zabrać taką grupę i tak zróżnicowaną, bo wydaje mi się, że ten temat jest zbyt szeroki, żeby rozpatrywać go tylko wyłącznie w perspektywie bibliotek albo archiwów. To jest coś, co jednak przekracza działalność tych instytucji. No dobrze, to przejdźmy może do wystąpień. Czy ktoś z Państwa by chciał pierwszy wystąpić? No dobrze, to zapraszam. Czy tutaj mam z miejsca, czy tam może? Może Pan z miejsca, nie ma problemu. Chyba, że ma Pan prezentację. Znaczy, ewentualnie, żeby mógł wyświetlić to tam na ekranie. To można się podpisać. To proszę się podpisać. No to jest internet? Jest, Właśnie, to może wszystkim przypomnę jeszcze hasło internet sieć dariach.pl i hasło Digital One. Ja się nazywam Mateusz Brzymiński. Tutaj tematy mojego wystąpienia będą wybrane historyczne i archiwalne polskie fora internetowe jako źródła informacji branżowej. Tutaj postaram się przedstawić, czym są tak naprawdę fora, jak one działają, to jeśli chodzi głównie o takie historyczne i archiwalne oraz no, jakie korzyści może mieć archiwizacja właśnie internetu czy takich fór internetowych. Jeśli chodzi tak pokrótsza, no to wraz z rozwojem w XXI wieku w Polsce internetu, tutaj mamy stacjonarnego, też zaczęły też powstawać pierwsze fora internetowe. Samo forum to jest naszej grupą dyskusyjną, służącą do wymiany poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarek internetowych. Zwykle fora dzielą się na kilka działów, tutaj zwane forami. Te następnie dzielą się na poddziały, zwane też wątkami. No i w internecie, jeśli chodzi o takie podstawowe fora, jakie wyróżniamy, to mamy fora anonimowe, czyli takie niewymagające rejestracji użytkownika, półanonimowe, czyli dopuszczające użytkowników anonimowych, ale zazwyczaj wtedy jest wymagane potwierdzenie tożsamości, najczęściej przez adres e-mail, fora restrykcyjne, czyli takie, co po prostu wymagają weryfikacji danych osobowych, no i fora prywatne, czyli powstające o określonej grupie użytkowników i mające ograniczony dostęp do osób postronnych. No, jeśli chodzi o inne rodzaje podziałów forów, to mamy też fora płaskie, czyli składające się z jednego forum, gdzie wątki bądź poddziały mamy ułożone tematycznie, bądź alfabetycznie czy chronologicznie oraz fora ustrukturalizowane, czyli podzielone na jedną warstwą strukturę. No jeszcze inny podział to fora wielotematyczne, czyli które poruszają wiele tematów podzielonych na kategorie i fora ogólnotematyczne poruszające wszystkie tematy w ramach jednej kategorii. Jeśli chodzi o samą taką działalność forum, no to działalność koordynuje tam administrator, który zajmuje się nadzorowaniem działalności forum, zarządzaniem kontami, uprawnieniami użytkowników, czy konfiguruje system, instaluje aktualizację oprogramowania, dbając też o bezpieczeństwo i porządek na forum. Kolejnymi osobami, działającymi na forum są moderatorzy, czyli osoby o mniejszych uprawnieniach od administratora. Tutaj najczęściej oni otrzymują od niego uprawnienia i głównym właśnie zadaniem moderatorów jest moderowanie, czyli ocena komentarzy pojawiających się na forum. No i też moderator właśnie tutaj wykorzystuje net etykietę forum, czyli sprawdza, czy użytkownicy po prostu właściwie korzystają z forum, czy mamy tam do czynienia z trollingiem,
czy chociażby no, z jakimiś niewłaściwym zachowaniem. Tutaj nie będę się wgłębiał. No i ostatnią taką grupą, czyli taką docelową, na której podstawie forów są użytkownicy. Jeśli chodzi teraz o takie fora internetowe i historyczne, to przedstawię cztery takie główne. Pierwszym z nich jest historycy.org. Jest to największy port w ogóle forum historyczne w Polsce. Jest one półanonimowe, ustrukturyzowane i ogólnotematyczne. I działa one od 2003 roku. Tutaj nas na serwerach, na łączach serwerowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. No i jest na bieżąco aktualizowane. Jeśli chodzi o budowę tego forum, to składa się ono z 6 głównych działów. Tutaj mamy historię powszechną, może tutaj zademonstruję. Tutaj jest właśnie historia powszechna, ona jest podzielona na kolejne poddziały. Historia Polski, dalej mamy historię sztuki, wybrane specjalizacje historii, biblioteka cyfrowa historycy.org oraz forum. Tutaj już mamy takie inne dyskusje. No jeśli chodzi o samo forum, to obecnie, jak właśnie patrzyłem, to zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy użytkowników. Samo forum koordynuje 2 administratorów oraz 33 moderatorów. Też forum, działalność forum jest zapisywana w archiwum internetu bodajże od samego powstania tego forum. Jeśli chodzi o takie poruszanie się po stronie, no to mamy tutaj home, czyli przenosi nas na stronę główną, szukaj. Tutaj mamy wyszukiwarkę na stronie umożliwiającą nam wyszukanie kluczowych słów właśnie w tych 6 głównych forach i ich podziałach, a także możliwość wyszukiwania po prostu jakichś wątków po konkretnych użytkownikach. Dalej mamy listę użytkowników, czyli po prostu przedstawiona alfabetycznie, kto na tym forum jest zarejestrowany. Dalej mamy pomoc, czyli odnośnik do poruszania się po stronie, no i kalendarz tutaj uwzględniający chociażby takie ważne wydarzenia historyczne, no, na przykład. To jest no, na przykład tak jak tutaj mamy 26 marca zmarł Ludwik von Beethoven. To jest taka ciekawostka. Jeśli chodzi o tę stronę, no to jakby no, popularność w ostatnich latach, tak właśnie przez to co patrzyłem, najwięcej miała użytkowników w 2012 roku. Teraz jakby to się ustabilizowała. Choć to jest taka no, bardzo ogólnie rzeczowa strona i jeśli chodzi o tam informacje tam zawierane odnośnie historii czy pokrewnej tematyki, no to są, że tak, no jest to jakiś konkretne źródło informacji. Sam osobiście z tej strony często korzystam, bo jest również wiele odnośników do różnych źródeł, przesłanych przez użytkowników. Także no, ta strona uważa, no to jest w sumie najlepsza, jeśli chodzi o taka polskie forum dotyczące historii, działające obecnie, moim zdaniem. Dobrze, kolejną takim forum będzie internetowe forum archiwalne, czyli w skrócie IFAR. Jest to najstarsze polskie forum archiwistyczne. Jest one półanonimowe, ustrukturyzowane i wielotematyczne. Działa od 2004 roku. No chociaż ostatnia aktualizacja samego forum nastąpiła w 2015 roku, czyli 2 lata temu. Tak średnio, jeśli chodzi o użytkowników tego forum, no to jest tam chyba w przeciągu, tutaj mamy na dole, to w przeciągu tak jest no, około 100 paru gości dziennie. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o użytkowników. Bo no, teraz jakby te forum jak, no, troszeczkę tak mniej funkcjonuje, chociaż no, w Polsce z tego co wyczytałem są właśnie zjazdy miłośników IFAR-u. No i sama strona jest podzielona na kilka forów dotyczących poszczególnych tematów, takich jak na temat IFAR, metodyka archiwalna, projekty wskazówek metodycznych, kształtowanie zasobu archiwalnego, archiwa zakładowe, archiwistyka społeczna, udostępnianie, system informacji o zasobie archiwów państwowych, archiwizacja materiałów cyfrowych i digitalizacja analogowych, problematyka budowy bazy danych, helpdesk, programy europejskie, promocja i edukacja, forum studenckie, Silvarelu, budowa NAS i projekty w NAS. No to jest najstarsze forum, jeśli chodzi o archiwistykę w Polsce. Jeszcze tak pokrótce chciałbym omówić te dwa pozostałe.
czyli forum archiwistyka.pl. To jest działające przy stronie serwisu branżowego archiwistyka.pl i działa mniej więcej od 2007 roku. Jeśli chodzi o zarejestrowanych użytkowników, to obecnie jest ponad 3000. Na stronie zazwyczaj udzielają się osoby zainteresowane w tamtej sytuacji archiwistyką, też osoby zawodowo zajmujące się archiwistyką. No i jeśli chodzi o sam podział forum, to od razu jest podzielone na wątki bez podziałów. Tutaj mamy takie cztery główne, czyli serwis www.archiwistyka.pl, problematyka archiwistyczna, dyskusje, polemiki, etc. i pozostałe. No i ostatni forum, który chciałem pokrótce omówić, to jest historyk.eu, czyli półanonimowe, ustrukturyzowane i wielotematyczne forum działające przy portalu historyk.eu. Funkcjonuje mniej więcej od 2011 roku. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, na dzisiejszy dzień to jest około 1400 osób i jest podzielone na 7 forów, czyli działów, i tu jest historia, specjalizacje historyczne, katalog historyka, gry historyczne, hobby historyczne, taberna i historyka. No i jest też rejestrowane na archiwum internetu od 2012 roku. Jeśli chodzi o takie wnioski dotyczące forów, no to to uważam, że takie właśnie fora internetowe, te branżowe, typu historycy.org czy IFAR, no jakby umożliwiają nam dostęp do informacji dotyczących historii czy archiwistyki. Jeśli chodzi o takie sprawy związane z archiwizacją, no to uważam, że takie fora, czy ogólnie działalność takich for powinna być archiwizowana, no bo w pewnym sensie takie fora no są dzisiejszymi takimi trochę konferencjami odbywającymi się w internecie, gdzie mogą się wypowiedzieć zarówno osoby zagłębione czy zajmujące się daną tematyką, jak i no, osoby, które no, szukają informacji, czy chciałyby pogłębić swoją wiedzę. No, dlatego ja na przykład, dla mnie forum branżowe jest swego rodzaju no, też taką konferencją prowadzoną w internecie, no i tym się różni, że na przykład no, w danym czasie bez konieczności zebrania konkretnych osób w danym miejscu, no może być taka dyskusja. No tutaj właśnie forum właśnie prowadzą do konferencji jako poszczególne działy czy wątki jako do prowadzonej dyskusji. No i chociażby właśnie z tego względu jest warte archiwizacji. No też oczywiście takie fora pozwalają na prowadzenie dalej też badań naukowo-badawczych. Same tam informacje też podlegają ocenie, podobnie jak na konferencjach naukowych, no bo przez uczestników. Także no, uważam, że jeśli chodzi o archiwizację forów internetowych, branżowych, no to jest ona właśnie potrzebna, no jakby pozwoli też udokumentować, że wcześniej miało miejsce takie zjawisko. Nie wiem, jak jeśli chodzi o przyszłość forów takich właśnie specjalistycznych, jak to się potoczy, no ale no jeżeli no jakby spadnie ta popularność, no to uważam, że jednak powinno się to archiwizować, że po prostu były takie miejsca, gdzie dochodziło do tej też wymiany informacji, też były prowadzone takie dyskusje. No jest to w pewnym sensie takie zjawisko ciekawe właśnie pod tym względem do archiwizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do wystąpienia? Ja mam jedno, czy wie Pan może, czy administratorzy tych forum jakoś dbają w ogóle o to, żeby one były, żeby ta treść, która jest zgromadzona przez użytkowników, była jakoś, nie wiem, zabezpieczona, tak? Także, żeby w razie czego można było ją przywrócić, czy... Chodzi Panu, czy ogólnie trzeba się o wątki, tak? No, czy nie, czy na przykład, jeżeli to forum ma tam kilkanaście tysięcy użytkowników, tak. To czy ta cała treść, która jest przez nich dodawana, jest, czy to forum w ogóle jest jakoś zabezpieczone? Na przykład istnieje kopia, którą można przywrócić w razie czego, tak? Czy jest w ogóle tam takie myślenie o tym, że... Znaczy wie Pan, jeśli chodzi o forum historycy.org, no to tam 30 bodajże chyba paru jest moderatorów, oni jakby każdy się zajmuje poszczególnym tam poddziałem czy działem, jakby te no nadzoruje w sensie to, co się pojawia na tym. Nie wiem, jak to wygląda pod takim... Bo mnie zastanawiało to, że to forum jest prowadzone czy hostowane przez UMCS. Czy na przykład UMCS nie jest taką
instytucją, która powinna gwarantować stabilność tego zasobu. Znaczy ja starałem się doszukać na UMCS-ie jakby no tylko do informacji na to, że po prostu to działa na łączach serwerowych tego uniwersytetu, ale to jest chyba taki projekt bardziej ogólnopolski, także no. Okej, dobrze, to dziękuję bardzo. Kto teraz chciałby? No dobrze, to prosimy. Na formacie plików BARC i na języku programowania Python do obsługi tychże plików. Więc zaczynając od tego formatu, został on wymyślony przez Internet Archive, później zaczął być wykorzystywany na szerszą skalę przez biblioteki prowadzące archiwizację internetu, a w końcu został uznany jako standard przy tego typu działalności. I czym w ogóle został wymyślony specjalny format plików tego celu? Może dałoby się ewentualnie zapisywać strony tak, jak są zbudowane. Jednak głównym założeniem archiwizacji internetu jest potrzeba, żeby zapewnić dostęp do tych danych przez kolejne lata. A technologie zmieniają się tak szybko, że jest bardzo ciężko zapewnić to dla każdej technologii osobna, więc umożliwiając to w nieco prostszy sposób. Inną rzeczą jest to, że pobieranie zawartości do archiwizacji odbywa się ze strony użytkownika, a nie ze strony twórcy danej strony. Jest to możliwe, ale jest to bardzo rzadkie. Więc specyfika tego, że pobieramy treści tak, jakie widzimy, wchodząc na stronę, musi użyć nieco innych technologii niż te, które są używane przy budowaniu stron do ich zapisu. A inną sprawą jest oszczędność pamięci, co jest bardzo istotne przy budowaniu archiwach. Oraz to, że posiadanie specjalnie zaprojektowanego narzędzia do archiwizacji ułatwia przeszukiwanie ich, ułatwia też po prostu pracę osoby, która musi zapoznać się tylko z tą jedną rzeczą, zamiast wieloma innymi szczegółami technicznymi i po prostu jest to specjalnie stworzone pod potrzeby archiwistów. I tak, teraz właśnie szczegóły techniczne, które mogą być trochę zniechęcające. To jest w sumie zawartość prostego pliku BARC. On jest plikiem tekstowym i on może przechowywać dowolne treści, może przechowywać właśnie tekst, obrazy, pliki wideo, ponieważ musi być w stanie zachować wszystko, co było na danej stronie internetowej. I żeby to zrobić, składa się właśnie z nagłówka i z samej treści. I w nagłówku musi być określony typ tego pliku, bo on może też opisywać, na przykład kolejne pliki BARC, czy na przykład może zawierać metadane na temat danych, które przechowuje w innych plikach. Stąd właśnie typ, data pobrania, co jest koniecznością, żeby zachować spójność między różnymi wersjami strony i tego rekordu, naszego z jestem względów, oraz długość tej treści, która jest zapisana w pamięci, zapisana w bajtach dla wygody użytkowania.
I teraz chcę właśnie nawiązać do języka programowania Python. Jest to język programowania, który jest używany chyba najczęściej przez osoby, które nie są programistami, ze względu na swoją prostotę użytkowania, no i taką przystępność, jak na tę dziedzinę. I właśnie widzimy tutaj dokładnie to samo, co było na poprzednim slajdzie, tylko zapisany jako obiekt właśnie w tym języku, którym można potem manipulować i używać go dalej, więc jest to bardzo czytelne. Tak w porównaniu z samym tym plikiem. I tak, i tutaj jest właśnie prosty program używając specjalnej biblioteki, czyli zbioru funkcji, które można używać do obsługi plików WARG. I właśnie widzimy tutaj zimportowanie tej biblioteki do użytku, czyli do funkcji, których chcemy potem użyć. Widzimy otwarcie pliku zawierającego zapisaną stronę jakąś. Widzimy stworzenie rekordu, czyli właśnie tej pojedynczej struktury składającej się z nagłówką, to widzieliśmy w przednim slajdzie, oraz wpisaniu treści. I na końcu zapisujemy ten rekord razem z innymi do otwartego właśnie pliku i zamykamy plik. Może to wydać się co nieprzystępnie, ale jak widać jest całkiem prostą operacją. I tak, możemy potem pójść odrobinę dalej z obsługą plików, czyli z obsługą właśnie danych przy pomocy Pythona i taką bardziej programistyczną. I możemy użyć biblioteki PyLily, czyli znowu kolejnych funkcji, których możemy użyć do zajmowania się tymi rzeczami. I tutaj zamiast takich prostych manipulacji, właśnie otwarcie, zapisanie, zmienienie rekordu, co widzieliśmy wcześniej, będziemy odtwarzać zapisane właśnie pliki i po prostu budować ich strony z powrotem. I Wayback Machine, który może być znany Państwu, jest to po prostu interfejs graficzny nałożony na tę bibliotekę i po prostu to są te funkcje, które ona ma, opakowane w bardziej przystępny sposób, ale chcę Państwu pokazać, jak to wygląda właśnie bardzo prosto używanie tej biblioteki w Go sposób, za pomocą powiedzmy tekstowych operacji. Więc musimy najpierw pobrać daną stronę do formatu WARG, na przykład za pomocą strony World Recorder, czy jakiegoś innego narzędzia. I następnie, jak już mam zapisany plik na dysku, wystarczy użyć terminal, czyli to jest to czarne okienko, które używają programiści, gdzie wpisuje się magiczne komendy. I tak, po prostu wystarczy pisać takie dwie rzeczy, które mogą być dosyć czytelne, żeby zacząć pracować nad tym plikiem i móc go odtworzyć. Trzeba stworzyć kolekcję, w której ten plik będzie przechowywany i dodać ten plik do tej kolekcji. I jest to podobny poziom skomplikowania jak używanie w sumie interfejsu graficznego. I następnie wpisujemy komendę Wayback, która właśnie umożliwia nam odtworzenie tej strony, odpala program, który on odtworzy tę stronę. Wchodzimy do przeglądarki, mamy taki właśnie prosty interfejs graficzny, gdzie wybieramy sobie tę stronę. Czy może interfejs graficzny, po prostu widzimy, że możemy sobie kliknąć tę stronę wybraną i odtwarzamy zapisaną stronę, więc jest to bardzo proste, a też zapoznanie się z działaniem tego i ewentualne zapoznanie się z podstawami programowania umożliwia nam też o wiele bardziej wydajne robienie takich rzeczy. Możemy masowo wykonywać te czynności w naprawdę prostszy sposób niż za pomocą interfejsu graficznego. I idąc jeszcze, rozbudowując to, co możemy zrobić z programami, no to kolejną rzeczą używaną przy aktywizacji są właśnie boty internetowe. Najbardziej znane użycie botów internetowych jest przez Google, gdzie indeksują one strony, by wyświetlić je w wyszukiwarce. A właśnie w aktywizacji, gdzie w przypadku, gdy potrzebne jest zapisanie ogromnych ilości stron, to nie jest to możliwe do zrobienia przez człowieka, to stosujemy boty, które właśnie takie jak Clearfix, które przechodzą przez stronę i zapisują je właśnie w formacie WARG. Tak, i one mają pewne sposoby ograniczenia swojego działania, bo nie jest możliwe przeszukiwanie całego internetu przez innego bota. Więc mamy jeszcze botę. I na koniec, łącząc te wszystkie części, o których mówiłam, zbieramy je w jedną całość, czyli zintegrowane środowiska do aktywizacji internetu typu Web Creator Tool, które zawierają właśnie boty do przeszukiwania internetu i zapisywania,
zawierająca, żeby sobie, żeby móc otworzyć zapisane strony. I dla archiwisty też posiadają system zarządzania, który na przykład, który umożliwia ustalenie terminów wykonywania kolejnych tak zwanych crawli, czyli tych jakby powiedzmy przechodzeń, spacerów, botów przez stronę, żeby zapisać kolejne wersje. Umożliwia też wygodne jakieś wyszukiwanie czy wprowadzanie zmian do istniejącego archiwum i zarządzanie tymi zgromadzonymi treściami. Więc podsumowując, jakbym chciałam pokazać Państwu bardzo szczegółowych i takich bardzo programistycznych aspektów tego do bardzo ogólnych narzędzi, których się używa. I mam nadzieję, że kawałki panu nie było zbyt straszne w organizacji. Ale skąd? Czy są jakieś pytania? Tak, ja może pytanie. Mówicie, jak widziałam na wstępie, niewiele, więc no, można powiedzieć, że nic nie wiem. I mam takie pytanie. Mi strona kojarzy się z taką płaską. Wchodzę i widzę ten pierwszy interfejs. Jak głęboko takie boty wchodzą? Właśnie to jest coś, co się dostosowuje, jakby, powiedzmy, używając tego bota. Właśnie na przykład mówi się, że masz jakby zagłębić się trzykrotnie w to co powie, że tylko trzy razy możesz wejść w linki, a potem już kończysz. Albo tak, i zwykle tak się właśnie, to jest takie najczęstsze ustawienie właśnie. Ale to oznacza, że, czy ja dobrze rozumiem, że najczęstsze jest trzy, czyli nie, trzeci prostu, poziom, a można napisać na to, żeby głębiej. A czyli chodzi o to, że po prostu to jest takie jakby takie główne ograniczenie stosowane do botów. Można je też jakoś ograniczać na inne sposoby, ale właśnie zwykle się po prostu mówi, możemy się zagłębić ileś razy w linkiem, począwszy od danej strony i potem zakończyć swoje działanie. Mhm. To też chyba nie jest tak, że osoby, które wydają tę stronę, czy publikują sobie zgromadzenie, bo mogą też blokować wejścia takich błotów, na przykład strony polskiego parlamentu są zablokowane przed archiwizacją przez webek maszyn. I pytanie pewnie to można obejść, tak? Ale tak, to jest też kwestia, nie wiem, jakiejś prywatności. Tak? Pytania pewnie na ile osoba, której serwis archiwizujemy, powinna się zgadzać w ogóle na to, że my coś takiego robimy. Mamy też bardzo ciekawy wątek. Tak, tu jest ten paradoks, że akurat ta strona nie ma prawa sobie ograniczać przed archiwizacją, bo to są treści urzędowe, więc to zaskoczona jestem bardzo. A Agnieszce odpowiem, że właśnie strona na przykład, znaczy ten projekt NACU miał właśnie trzy poziomy głębokości, bo potem to straszliwie rośnie. Ja się domyślam, że tak, to jest tak, ilość danych, cała reszta, ta zawielka. Natomiast no, z punktu widzenia użytkownika takiego przeciętnego jak ja, to on by chciał tak głęboko wejść w różne rzeczy, nie wchodzi, a to na się. To znaczy, to nie jest nawet tak, że z punktu widzenia zwykłego użytkownika, chciałam to zostawić na końcu, ale skoro ten wątek się pojawił, to wiecie Państwo, że ostatnio był atak hakerski na strony, przez stronę KNF-u na stronę banku. I przez długi czas strona KNF-u, która jest jednak najważniejszym regulatorem rynku finansowego, nie działała. I oczywiście została zarchiwizowana nie przez polskie służby archiwizujące, tylko przez Wayback Machine, ale oczywiście tylko do pewnego poziomu. To znaczy widzimy płaską stronę, tak? Widzimy komunikat, ale załącznika do niego niestety nie jesteśmy w stanie otworzyć, mimo że akurat tę stronę można było otworzyć, więc ta dyskusja o poziomach jest bardzo istotna, wydaje mi się. Właśnie zależy od instytucji, która to robi, no bo właśnie Wayback Machine nie ma obowiązku archiwizować polskiego KNF-u. Dokładnie. Ani polskiego parlamentu, ale myślę, że ktoś powinien takie obowiązek mieć. Tak samo jak nie robi tego regularnie, bo nie ma takiego obowiązku, robi to w pewnych interwałach czasowych, więc jakkolwiek ta dyskusja o poziomach tutaj może się wydawać na tym etapie trochę akademicka, to w momencie projektowania konceptu, jeśli do takiego dojdzie, wydaje mi się kluczowa. Bo pytanie, co my chcemy mieć zarchiwizowane, tak? Tak, i jak bardzo głęboko struktury niektórych stron, właśnie mówimy cały czas nie o prywatnych, tylko o stronach rządowych czy administracyjnych, powinny być zachowane. Ja dodam też, że ogrom danych wpływa bardzo mocno na częstotliwość i na przykład w tamtym projekcie ta częstotliwość archiwizacji to było raz na pół roku. Bo to jest taki ogrom danych do to jest chyba standard, bo jak w Austrii jest też archiwizacji domeny krajowej, bo tam do tego pół roku też. To też to nie jest tak, że codziennie te dane są ubezpieczane. Tam była jedna dodatkowa archiwizacja zaraz po katastrofie smoleńskiej, bo wszystkie strony jakby
zmieniły treść, zmieniły swoje aktualności i to była jedyna dodatkowa, a reszta co pół roku. Mój papież jest na Kajan zareagował bardzo szybko. Jak zobaczycie, jakie są interwały aktywizacji dotychczasowe, a potem zobaczycie pik lutowy, tak? To zobaczycie, że tam jest po prostu prawie codziennie coś się działo. Ale no to był taki bardzo nośny przykład, ostatni, pokazujący, jak bardzo jesteśmy w domenie, cały czas mówimy o państwowej tutaj, narażeni na utratę danych. Okej, dziękuję. Jeszcze jeden komentarz, ten taki bar, o których tutaj była mowa, można też tworzyć za pomocą narzędzi, które mają graficzny interfejs, czyli to nie jest tak, że musimy to robić koniecznie z unikoment. I jeżeli byśmy się zdecydowali na organizację jakichś warsztatów, to jestem w stanie pokazać przynajmniej 2-3 narzędzia, które potrafią generować takie pliki z poziomu przeglądarki na przykład. Także się po prostu instaluje rozszerzenie do przeglądarki i można wybraną stronę zarchiwizować. Co moim zdaniem też ma duży potencjał, kiedy myślimy o archiwizacji takiej obywatelskiej, która jest robiona trochę oddolnie. Czyli na przykład ludzie się decydują, że coś się dzieje ważnego społecznie i warto by było zachować ślad tego w internecie, tak zaczynają to sobie jakoś ogarniać. Okej, dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie, czy coś się może ruszyło w kwestii archiwizacji tak zwanego deep webu, czyli tak naprawdę, bo czasami musimy coś wyszukać albo zalogować się, albo jakby nie zawsze jest bezpośredni link z danej strony, więc czy takie mechanizmy również w tych narzędziach typu Helitrix czy Internet Archive są dostępne, że można właśnie nie wiem, w jakiś sposób automatyzować, nie wiem, wyszukiwanie jakichś fraz, które później będą, prawda, bo jeżeli nie podamy frazy wyszukiwawczej, możemy nie dostać się na podstronę. Czy to jest jakoś rozwiązywane? Czyli już propagowanie się jest bardzo problemem dla właśnie tych botów. Ponieważ nie posiadają one haseł ani tam użytkowników, więc jakby jeśli tak, będzie jakieś takie lubianie się, to jest taki jeden z ich słabych punktów. A jeśli chodzi o właśnie jakieś archiwizowanie właśnie bot stron, to wydaje mi się, że większość tego, co się dzieje, właśnie się dzieje z ramienia Internet Archive i właśnie jest to dosyć krótka archiwizacja. Znaczy to jest ten sam problem, który się pojawia przy okazji indeksowania stron, nie wiem, na przykład Gazety Wyborczej, która ma paywalla. I tam te zasoby są niedostępne i w ogóle jednak indeksuje całość tych artykułów, ponieważ ma tam jakieś, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale chodzi o to, że jakieś tam to pewnie możliwość jest, tak? Ale to jest też pytanie, czy jeżeli coś jest dostępne wyłącznie po zalogowaniu, to czy rzeczywiście powinniśmy to archiwizować? Tak, to jest znowu ta duża opowieść o tym, jaka jest granica tej sieci, którą zarzuca. Dziękuję. Kolejne wystąpienie. Mogę ja, bo ja będę musiała wcześniej... Jasne, to proszę. Mogę. Adami, czy... Jest trochę nietypowy, to znaczy będę się starała jakoś wyważyć taką sytuację, w której z jednej strony istnieje takie dążenie, żeby jak najwięcej archiwizować i też udostępniać te archiwalne treści w sieci, a z drugiej strony są tacy ludzie, którzy dążą do tego, żeby dostępność tej treści ograniczać. Ze względu na ochronę różnych interesów, takich jak na przykład prawo do prywatności. I może zacznę tylko od kilku uwag wprowadzających do tego, co w ogóle rozumiem pod pojęciem internetowych archiwów mediów, dlatego że mówiąc w ten sposób, mam na myśli pewien wąski zasób tego, co możemy znaleźć w internecie, a mianowicie takie treści, które znajdują się na stronach internetowych, które można przypisać status prasy w świetle prawa prasowego. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły, zresztą sam ten problem
które strony można w ten sposób traktować, a które nie, jest dość mocno problematyczny, biorąc pod uwagę to, że ustawa prawo prasowe pochodzi z 1984 roku. I jeśli chodzi o definicję, to nie była w tym zakresie nigdy nowelizowana, więc siłą rzeczy są to przepisy, które nie przystają do współczesnych realiów. Ale ten problem zostawię. No, typowym przykładem tego, czym ja się zajmuję, czyli czegoś, co jest ilustracją internetowych archiwów mediów, jest na przykład strona wyborcza.pl. Przy czym też muszę podkreślić, że formy udostępniania archiwalnych treści prasowych w internecie są bardzo niejednorodne. Znaczy, z jednej strony to są treści, które po prostu pojawiają się na stronie, z drugiej strony są to takie treści, do których można dotrzeć za pośrednictwem specjalnie skonstruowanych do tych celów archiwów, takich jak tutaj na przykład Państwo widzicie New York Timesa. Więc są to archiwa, które obejmują i treści, które ukazały się pierwotnie w wersji często drukowanej i jednocześnie cyfrowej, ale też często treści, które ukazały się pierwotnie jedynie w wersji drukowanej, a z czasem zostały zdigitalizowane. Więc no, w tym sensie definicję internetowych archiwów mediów też traktuję w szeroki sposób. Z prawnego punktu widzenia przeniesienie archiwów mediów do internetu no, spowodowało wiele wyzwań. Tak jak Państwo potraficie wyobrazić, archiwa na przykład prasy pewnie są tak stare jak sama prasa. Pierwsze próby udostępniania ich w wersji cyfrowej, z tego co ja wiem, zostały podjęte w latach 50. 60. ubiegłego wieku. Natomiast no, stały się one szeroko dostępne za pośrednictwem internetu od stosunkowo niedawna. Ta zwiększona dostępność powoduje no, jakby rozmaite napięcia, za chwilę do tego przejdę. Natomiast chcę też podkreślić, że ja traktuję internetowe archiwa mediów jako taki zasób, który pełni no, pewną szczególną rolę na tle innych zasobów. I tutaj posłużę się fragmentem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który dotyka tej problematyki. No i między innymi Trybunał stwierdził, że internetowe archiwa mediów odgrywają pewną szczególną rolę, to jest w ogóle pewna nowa funkcja mediów obok tej takiej klasycznej funkcji publicznego stróża, którą obecnie pełnią media. Dokumentowanie rzeczywistości, dzielenie się ważnymi informacjami dotyczące z przyszłości jest jednym z najważniejszych zadań dziennikarzy w dobie internetu. Więc no, utrzymywanie archiwów mediów, no, z jednej strony jest to właściwie okazja dla wydawców do tego, żeby na przykład no, zwiększali swoje przychody w tym sensie, że dzisiaj są nam w stanie sprzedawać nie tylko bieżące materiały, ale też materiały z przyszłości. Z drugiej strony to jest też okazja oczywiście dla nas, dla odbiorców mediów do tego, żeby w łatwy sposób dotrzeć do rozmaitych informacji z przeszłości. No i Europejski Trybunał Praw Człowieka w związku z tym widzi rolę internetowych archiwów mediów jako taką rolę szczególną. Otóż na przykład odróżnia ją od, tak jak powiedziałam, innych zasobów mediów. Na przykład nie traktuje w ten sam sposób treści udostępnianych w internecie w ramach mediów społecznościowych. Krótko mówiąc, internetowe archiwa mediów, to co można, to mówię, to jest jakby trochę problem z odpowiednią kwalifikacją treści do tej definicji, natomiast są to takie treści, które Trybunał obejmuje szerszą ochroną i też w związku z tym uznaje, że kwestia dbałości o integralność tych zasobów ma no, jakby wyjątkowe znaczenie. Natomiast, tak jak powiedziałam, są ludzie, którzy dążą do tego, żeby ograniczać dostępność pewnych treści w internecie, które właśnie w szczególności w internetowych archiwach mediów, które uznają za niewygodne. I żeby Państwu zilustrować ten problem, posłużę się przykładem sprawy Maxa Musleya. To jest były szef Formuły 1, osoba publiczna, znana przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. No i jest to też człowiek, który stał się ofiarą publikacji w nieistniejącym już dzienniku The News of the World. Mianowicie do sieci i też na łamę wydania drukowanego trafiły jego zdjęcia z no, ukazujące go w intymnej sytuacji, tak to określę. I była to treść, która bardzo szybko się rozprzestrzeniła w internecie do tego stopnia, że podobno Max Mosley wydał już około miliona funtów na to, żeby starać się
no, tę treść z internetu wyeliminować. Też Państwo nie zdajecie sprawę, że to może nie być takie łatwe. W tej chwili no, w ogóle News of the World przestał istnieć, ale ta treść dość szybko zniknęła ze strony źródłowej, natomiast no, była dostępna w wielu innych miejscach. Do tego stopnia, że początkowo Max Mosley starał się przede wszystkim oddziaływać na administratorów stron internetowych, żeby te treści blokowali, natomiast ostatecznie skupił się przede wszystkim na negocjacjach z wyszukiwarkami internetowymi, no, próbując sprawić, żeby po wpisaniu jego imienia i nazwiska, czy w ogóle jakichkolwiek treści, nie było one dostępne w indeksach wyszukiwarek internetowych. Z tego co wiem, ta batalia w sądach się nadal toczą. Próbuje skłonić przede wszystkim Google, bo przeciwko Google prowadzi działania prawne. Stara się skłonić Google do tego, żeby stworzyło taki automatyczny algorytm, który nie będzie też linkował nie tylko do tego, nie tylko do tych treści, które są dostępne w sieci, na przykład w momencie wydania prawomocnego wyroku, który ewentualnie zobowiązywałby Google do stworzenia takiego algorytmu, ale też do wszelkich treści, które pojawią się w przyszłości na przykład w innych stronach internetowych. Natomiast poza historią Maxa Mosleya takich historii jest znacznie więcej i dwie z nich stały się przedmiotem orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. Dwaj panowie, których Państwo widzicie w prawym górnym rogu, to są polscy prawnicy, pan Węgrzynowski i Smolczewski właśnie, czyli bohaterowie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ten mężczyzna niżej to jest Mario Costecha González, on z kolei był bohaterem takiej dosyć głośnej sprawy Google Spain, sprawy rozstrzygniętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tylko w roku Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce chodziło o to, że artykuł prasowy, który też był dostępny w archiwum internetowym, zawierał treści naruszające dobro osobiste tych panów. I to zostało już wcześniej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, czyli zawierał treści bezprawne. I oni się domagali tego, żeby ten artykuł zniknął z internetowych archiwów tej gazety, na co Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że byłby to środek nieadekwatny, to znaczy wyraźnie tutaj podkreślił, że nie jest rolą sądu pisanie historii na nowo przez nakazywanie usunięcia ze sfery publicznej wszelkich śladów publikacji, co do których stwierdzono, że naruszają prawa innych osób, ale nie zostawił tego problemu bez żadnego rozwiązania. Też jakby zauważył, że rzeczywiście to jest treść, która ma wpływ na reputację tych osób. Reputacja jest elementem ochrony prawa do prywatności. W związku z tym zaproponował inne rozwiązanie. Nie zgodził się na zablokowanie tych treści, natomiast zasugerował, że w takim archiwum powinna się znaleźć dodatkowa adnotacja informująca o tym, że oryginalny tekst zawierał bezprawne treści. Tak, żeby odbiorca, który po latach dotrze do takiego artykułu, miał z jednej strony oryginał, z drugiej strony jednocześnie dodatkową informację o tym, że oryginalny artykuł zawiera na przykład nieprawdziwe czy właśnie bezprawne z innego punktu widzenia informacje. Sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła z kolei dostępności pewnych treści zawartych w internetowych archiwach prasy za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. I to jest wyrok, który ma w ogóle wpływ na, czy może mieć wpływ na nas wszystkich, bo dzięki niemu ten mężczyzna wywalczył taką możliwość, że można się w tej chwili zwrócić do Google, po to do firmy Google z taką prośbą, żeby po wpisaniu naszego imienia i nazwiska z wyszukiwarki ona nie linkowała do pewnych treści, które też wskażemy w tym zgłoszeniu. To nie jest nasze absolutne prawo, musimy to uzasadnić i no, w pierwszej kolejności Google tutaj decyduje, czy nasze racje są wystarczająco uzasadnione. Jeśli na przykład oceni to w ten sposób, że do jego zdaniem tutaj nie ma podstaw do tego, żeby nie linkować do tej treści, bo ona jest na przykład istotna z punktu widzenia interesu publicznego, to wtedy możemy się zwrócić do organu ochrony danych osobowych, czyli w Polsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, następnie do sądów administracyjnych, no, które już poddadzą to bardziej drobiazgowej kontroli. W każdym razie no, wpływanie na wyszukiwarki internetowe no, jest też pewnym sposobem ograniczania dostępności treści zawartych w internetowych archiwach prasy. Bo tutaj mieliśmy taką sytuację, że ta treść, to konkretnie chodziło o ogłoszenie o licytacji komorniczej, które zostało opublikowane w latach 90. w jednej z hiszpańskich gazet. Ta treść nadal pozostała dostępna
na stronie źródłowej, natomiast no, nie można było jej już znaleźć za pośrednictwem Google'a, innych wyszukiwarek internetowych, jeżeli ten mężczyzna by się do nich zwrócił. Tak jak wspominałam, tutaj mamy w związku z tym pewne napięcie. Napięcie pomiędzy tym, że jednak chcemy mieć dostęp do tych treści, że uznajemy, że one są właśnie, zwłaszcza w internetowych archiwach mediów, szczególnie istotne, no bo z założenia to, co się tam znajduje, powinno dotyczyć kwestii mających istotne publiczne znaczenie, bo taka jest rola prasy, żeby tego typu informacje rozpowszechniać. W praktyce oczywiście bywa tak, że znajdują się tam treści bezprawne, o czysto sensacyjnym charakterze, nie mające nic wspólnego z interesem publicznym. Natomiast no, założenie jest takie, że to są treści, które zostały rozpowszechnione właśnie dlatego, że stało się to w interesie, było to w interesie publicznym. No i z drugiej strony właśnie są interesy prywatne osób, które dążą do tego, żeby dostępność takich treści ograniczać. Z tym wiąże się kilka problemów, na które staraliśmy się odpowiedzieć w takim raporcie wydanym w zeszłym roku. On jest dostępny na stronach Fundacji Helsińskiej, bo to ona była głównym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie raportu. I jest to taki raport, w skrócie tylko powiem, który po pierwsze analizuje istniejące przepisy w kontekście właśnie zarządzania internetowymi archiwami mediów. Analizuje orzecznictwo sądów w odniesieniu do tego zagadnienia, ale też ma pewien komponent empiryczny. Ja skupię się tylko na przedstawieniu sobie kilku najistotniejszych wniosków i właśnie chciałabym nawiązać do wyników badania empirycznego. To badanie zakładało przeprowadzenie ankiety internetowej wśród redakcji prasowych i ostatecznie wzięły w nim udział 23 redakcje z różnych części Polski. Były to zarówno redakcje ogólnopolskie, jak i redakcje lokalne. I na pytanie, czy one kiedykolwiek otrzymały takie żądanie usunięcia czegoś z internetowego archiwum swojego, ze swojej strony internetowej, w 100% respondenci powiedzieli, że tak. Czyli wszystkie te gazety, które zgodziły się wziąć udział w badaniu, miały takie sytuacje, że ktoś próbował domagać się tego, żeby usunęli coś ze swojego archiwum internetowego. Ale tych żądań nie było ich tak strasznie dużo, dlatego że przede wszystkim, znaczy zapytaliśmy o to, ile mieli takich zgłoszeń w ciągu ostatnich 5 lat i najczęściej padała taka odpowiedź, że było ich, że do tego typu żądań było w przedziale od 1 do 10. Tylko w dwóch przypadkach tego typu żądań było więcej niż 50 i oba te przypadki dotyczyły gazet ogólnopolskich. Natomiast natrafiliśmy też w ramach takiego badania na pewne niepokojące zjawisko, które roboczo określiliśmy jako archive trolling. To było nawiązanie do pojęcia copyright trolling. Mianowicie zauważyliśmy, że zdarzało się, że żądania, które były kierowane do redakcji, po pierwsze były kompletnie pozbawione podstaw, po drugie nosiły znamiona groźb karalnych. Często były kierowane nie tylko przez prawników reprezentujących osoby, które chciałyby doprowadzić do zablokowania określonych treści, ale przez firmy PR-owe, które, jak rozumiem, no, kwestie usuwania pewnych niewygodnych treści na temat swoich klientów z internetowych archiwów mediów zaczęły traktować jako pewien element PR. No, uznaliśmy, że to jest dość niepokojące, to nie było zbyt częste zjawisko na razie, natomiast też obserwując z takiej praktycznej perspektywy, bo z kolei w ramach Fundacji Helsińskiej zajmujemy się pomocą w indywidualnych sprawach dziennikarzy, mamy takie poczucie, że to się coraz częściej zdarza, trafia do nas tego typu spraw coraz więcej, więc jest to pewne zjawisko, które mam wrażenie może się niebezpiecznie rozwinąć w przyszłości. To może pominę. Co ciekawe, bardzo niewielka liczba gazet ma jakiekolwiek wewnętrzne wytyczne dotyczące tego, jak postępować z takimi zgłoszeniami. Jeżeli wejdziecie sobie Państwo na przykład na stronę BBC, to tam jest cały kodeks dość obszerny postępowania w tego typu przypadkach. To znaczy BBC dokładnie mówi, jakie kryteria blokowania takich treści stosuje, w jaki sposób to robi, jak należy się do nich zwrócić. Jest to całkowicie transparentny proces. U nas na gruncie krajowym tylko
dziewięciu respondentów miało tego typu wytyczne wewnętrzne, przy czym zdecydowana większość to były gazety ogólnopolskie, tylko jedna gazeta lokalna miała tego typu wewnętrzny kodeks dobrych praktyk. W bardzo niewielkim stopniu gazety korzystają też z pomocy prawnej, kiedy stykają się z żądaniem zablokowania treści, tylko 6 gazet ma w takiej sytuacji zwyczaj sięgania po poradę prawną. I ostatnia rzecz, wnioski, które wynikają z badania orzecznictwa. Okazuje się, że polskie sądy są dosyć... Są, dostrzegają tę szczególną rolę, którą pełnią internetowe archiwa mediów i raczej są skłonne nie godzić się na to, żeby zasoby, które znajdują się w ramach tych stron, były blokowane. Tutaj dosyć znamienny cytat z Sądu Najwyższego. Sąd nie może być sprowadzony do roli cenzora nakazującego wycięcie odpowiednich fragmentów lub nawet całego tekstu ze strony internetowej. Także w większości żądania zablokowania treści spotykały się z odmową sądów. Oczywiście zdarzały się też przypadki, w których sąd zaakceptował takie żądanie. Natomiast myśmy na podstawie tego badania tych wyroków starali się stworzyć kryteria, które mogą być pomocne zarówno redakcjom prasowym, ale także sądom w ocenie tego typu żądań. I udało nam się stworzyć, czy zidentyfikować takich 5 kryteriów, które właśnie mogą pomóc w tym procesie decyzyjnym. I te kryteria to jest przede wszystkim tak, rodzaj i cena materiału. Tutaj głównie chodzi o to, że... Okej, jasne. Dobra, nie będę w to wchodzić, w każdym razie też ciekawi mnie to, czy te kryteria na przykład w jakikolwiek sposób odpowiadają różnym kryteriom, które starają się stworzyć osoby zajmujące się archiwizacją internetu w takim szerszym ujęciu, na przykład przy dokonywaniu selekcji tego, co warto poddać archiwizacji. Już może to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pytania, komentarze? Jeszcze taki komentarz, to wiem, że Google prowadzi nawet taki wykaz spraw, które, znaczy, bo też wie, że państwo potem stosować rzeczy, które należy ukrywać. Właśnie jest cały wykaz spraw poszczególnych, jakie państwo z jakim wnioskiem wystąpiły, są te sprawy rozpatrzone. Można taki wykaz, nie wiem, dokładnie się znaje, ale taki wykaz można w Google znaleźć. Ja mam taki komentarz, który nie dokończę, ale może dotyczy się rzeczy współczesnych. Ja pracuję przy bibliotece cyfrowej. Raz mieliśmy powiadomienie od Google'a, że było żądanie zablokowania jednego z numerów Kuriera Warszawskiego, to akurat było z 1840 roku. Oni nam akurat nie wiedzieli, który to numer, myśmy sprawdzali. Tam akurat ten numer miał wykaz bardzo wielu nazwisk i było powoływanie się właśnie na współczesny. Akurat to dość niedługo było po tym, jak wyszły jakieś regulacje unijne akurat w sprawie ochrony danych osobowych, tej karty czy jakoś tak, ja nie pamiętam tych nazw prawniczych. Co było dla mnie strasznie dużym zaskoczeniem, że było powoływanie się na to przy gazecie XIX-wiecznej. Próbowaliśmy tam pisać do nich, powiem szczerze, żeśmy tego już nie śledzili, no bo akurat nam aż tak strasznie nie zależy, bo to nie jest nie wiadomo co się nie stało. Natomiast byłam strasznie zaskoczona, że ktoś zgłosił informacje, nazwiska i tak dalej z gazety XIX-wiecznej. I raczej to jest dla mnie dowód tylko na to, że Google raczej się nie przyjmuje od naszej strony, że myśmy prosili, żeby oni jednak to odblokowali i tak dalej, dając tu argumenty, że to XIX-wieczne czasopismo i tym podobne, że oni po prostu jest żądanie, blokują, do widzenia. Myślę, że to była konsekwencja dokładnie tego wyroku, nawet nie przepisu, to jest tego możliwe. Wyroku, o którym mówiłam, że to stworzyło do naszego zwracania się do Google o zablokowanie pewnych treści. Słabością tego wyroku jest to, że niestety druga strona, czyli administrator strony, z której coś zostaje zablokowane, to zrobi skrót myślowy, on niestety nie ma takiej możliwości, żeby się skutecznie sprzeciwić. I też specjalnie kwestionować tego przed jakimikolwiek organami później. Ja mam jeszcze takie pytanie do pani tutaj odnośnie. Chodzi mi, czy pani nie uważa, że ogólnie takie archiwizowanie tej materiałów prasowych, tej czy gazet też może wprowadzać takie coś, że będziemy czasami mieli dostęp, chociażby tutaj z propagandą, czy jakimś na Google po prostu będą dość się powołując na konkretne archiwum jakiejś gazety, no bo też jakby nie jest określone, jakie gazety mają też archiwizować, tak? Będzie będą
informacje, no powiedzmy, nie do końca sprawdzone, bądź jakieś przypuszczenia. Na przykład, no, włamując się do takiego archiwum, potem może na przykład, że w Google ktoś będzie zniesławiony, czy ewentualnie jakaś instytucja po prostu, no, będzie jako pierwsze, co będzie nam wyszukiwać w Google, to będzie na przykład ten artykuł, na który będzie się ktoś się powoływać. W tym wypadku, no jakby, no, w tym sensie też w internecie siać, czy to nie wiem, czy kogoś zostaje, a to ktoś zniesławiony, czy jakaś propaganda ewentualnie, no jak przed takim czymś się zabezpieczać? No, to jest jakby trochę ten problem, który ja staram się rozstrzygnąć, czyli spróbować znaleźć swój złoty środek. I te kryteria, o których mówiłam, one służą wypracowaniu właśnie takiego środka, który z jednej strony pozwoli zachować wolność słowa, swobodę wypowiedzi, które obejmuje też dostęp do informacji, no ale z drugiej strony właśnie zabezpieczyć interesy osób, których prawa zostały naruszone w publikacji, no bo to jakby też jestem świadoma, że to się dzieje. No i blokowanie treści uważam za środek ostateczny. Natomiast są różne inne sposoby, mniej, czy może inaczej, bardziej proporcjonalne sposoby modyfikacji archiwalnych zasobów prasowych w internecie, które, no, które są bardziej wyważonym rozwiązaniem. I właśnie kwestia na przykład dodawania adnotacji, czy dodawania sprostowania do materiałów zawierających nieprawdziwe informacje, no to jest jeden z takich sposobów. Aczkolwiek są oczywiście sytuacje, w których do tego typu środek jest niewystarczający, na przykład ujawnianie intymnych informacji. Mieliśmy akurat w ramach analizy orzecznictwa taką sprawę, w której gazeta ujawniła nazwisko kobiety, która korzysta z pomocy społecznej. I to gazeta, powiedzmy, że zrobiła to w dobrej wierze, bo chodziło o to, żeby opisać jakiś problem nieprawidłowości przy dystrybuowaniu środków na tą pomoc. Natomiast no, jednocześnie posłużyła się przykładem kobiety, podając jej pełne dane. Jest to informacja stygmatyzująca. Dodanie jakiejkolwiek treści jakby nie usuwa tutaj tej szkody, która została wyrządzona tej kobiecie. Więc no, jedynym sposobem jest usunięcie pewnych treści z tego artykułu, ale też niekoniecznie trzeba wtedy blokować cały artykuł. Tutaj wydaje mi się, że najbardziej adekwatnym środkiem byłoby po prostu zanonimizowanie tego tekstu, czyli usunięcie jej danych. Czyli czasami usuwanie, taka ingerencja w archiwa internetowe mediów, która polega na blokowaniu treści, jest uzasadniona w pewnych szczególnych przypadkach, ale ona znowu zawsze powinna być proporcjonalna, czyli nie ingerować w ten artykuł, czy ten materiał prasowy w sposób nadmierny. Czy wie pani, bo inaczej wygląda sytuacja prawna, jeśli chodzi o osoby publiczne w takim wypadku, a inaczej też przy osoby prywatne, na przykład. No, oczywiście. Pod tym względem też jakby. No... Jednym z tych kryteriów był właśnie status powoda. I to chodzi o to, czy jest to osoba publiczna, wykonująca funkcje publiczne, czy jest to osoba czysto prywatna. Mi się wydaje, że to też będzie przyruszył się taki problem też generacyjny, znaczy pokoleniowy, bo mamy na przykład całą falę czy tych rodziców, którzy wrzucają zdjęcia swoich dzieci do internetu, czy w mediach społecznościowych, czy na jakichś blogach parentingowych, i może sobie oczekiwać, że te dzieci, kiedy już dorosną, będą chciały... Nie, przecież były jakieś... Jest pierwsza. Tak, już jest pierwsza. Nie chodzi o szczegóły, ale już słyszałam o pierwszej sprawie. Natomiast jeśli mogę, chyba że wchodzę w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek, o którym pani mówiła. Ja znów miałam to mieć na koniec, ale teraz się do tego odniosę. I to, o czym pan mówił. Mnie się wydaje, że dyskusja o prywatności, o tym, co tam będziemy blokować i czego nie, to jest dyskusja przy archiwizowaniu internetu niepoboczna, ale równoległa. Znaczy my powinniśmy się chyba najpierw skupić, może nawet nie najpierw, ja nie chcę wartościować tych interesów, tylko powinniśmy myśleć o archiwizowaniu najpierw jako w ogóle problemie, a te kwestie, które nam już teraz z praktyki wychodzą, pamiętać o nich, zwłaszcza, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji w Polsce, że nie zaczynamy archiwizować internetu 20 lat temu, tak? Tylko już mamy pewne doświadczenie, mamy pierwsze sprawy sądowe. Ja mam tu przed sobą taki materiał, który IFLA, to jest organizacja zrzeszająca stowarzyszenia bibliotekarskie na całym świecie, opublikowała jakiś czas temu taki post z infografii spod fake news. I dokładnie 2 czy 3 dni temu CNN użył tej infografiki, żeby pokazać, w jaki sposób pracować z narzędziami w internecie. I to, o czym pan mówi, o tym, że co jest u góry, o czym będziemy decydowali, czy nie wydaje mi się, żebyśmy my tu, czy ktokolwiek inny za bardzo miał, że tak powiem, wpływ na historię. To znaczy pewna selekcja materiału do archiwizacji jest niezbędna, jak zawsze. Selekcja jest w ogóle narzędziem do bibliotekarzy o tym wiedzą. Do dbania o kolekcję, o zasoby.
ale nie możemy jakby dzisiaj decydować, co jest właściwe, co nie. My powinniśmy edukować ludzi, jak korzystać z internetu, co to jest w czasach postprawdy słowo, które wygrało w 2016 roku, w czasach postprawdy i zmyślonych informacji, w jaki sposób edukować ludzi, korzystać z internetu. To się wiąże z archiwizacją, ale to nie jest, wydaje mi się, ten problem główny prawny przy archiwizacji. My nie mamy prawnych narzędzi do archiwizowania, do zapuszczania crawlerów. Problem na tym polega, że mamy tekst i data mining i dyskusję w Unii Europejskiej pod tytułem, czy w ogóle na to pozwolić to i zezwolić na dozwolony użytek w miningu, a na czym polega przeszukiwanie, właśnie na grzebaniu w treści, tak? Na rzucaniu dużych robotów. Więc wydaje mi się, że tak jak mówię, ja nie mówię, że to nie jest ważny wątek, on jest bardzo istotny, tylko powinien być równoległy, zachodzący z tym, na czym powinniśmy w kwestiach prawnych z samym narzędziem i archiwizowaniem, możliwością archiwizowania internetu i przeszukiwania ze sobą skupić. To jest moja prywatna. Ja mam bardzo ciekawa, czy w ogóle Państwo bierzecie pod uwagę ten aspekt. To są bibliotekarze z Biblioteki Jagiellońskiej, z Biblioteki Narodowej. Myślę, że będziecie Państwo i Pani o tym mówili, właśnie o tym aspekcie, z czego ludzie korzystają i jaka jest rola takich instytucji do tego, żeby moderować dostęp do treści. Tak, biblioteki nie mają cenzury, prawda? Bo biblioteka ma zapewnić neutralny dostęp do źródeł, to dla badaczy, dla oceny kogoś. Tak, myślę, że tutaj wątki na pewno się pojawią. Dobra, to może bym rzuciła coś właśnie w parę słów o bibliotekach. I w zasadzie, jak mówiłam, mnie to zainteresuje zawodowo. Przez ponad 10 lat kierowałam sekcją egzemplarza obowiązkowego, obecnie kieruję oddziałem prowadzenia zbiorów. No i zauważalna jest ta coraz większa luka. My jako rolę uznania Biblioteki Narodowej, tak jak narodowa, mamy dwa egzemplarze obowiązkowe, które wieczyście archiwizujemy. Natomiast obecnie, gdy ta komunikacja społeczna, publikowanie przenosi się do sieci, zauważamy coraz większą lukę, i to niebagatelną, już nie mówię o archiwizowaniu całego internetu, ale chociażby o archiwizowaniu publikacji o charakterze utworu. I raz, że tego jest coraz więcej, te treści są uznawane za rzetelne, cytowane coraz częściej, punktowane przez ministerstwa, a dwa, treści są nietrwałe, znikają. Pewnie słyszeli o szacunkach określających trwałość treści internetowych średnio na 40 czy 50 lat. W związku z tym konieczne jest wsparcie legislacyjne w zakresie właśnie egzemplarza obowiązkowego, jak przede wszystkim prawa autorskiego, które by to mogło umożliwić, aby taką archiwizację podjąć, co w świecie przez biblioteki jest uszczynione, poza innych inicjatywach, innych akcjach, ale po prostu zadania, które są przypisywane Bibliotekom Narodowym w innych krajach. W zasadzie tak wyjaśnię kilka słów, że opieram się na artykułach z prasy krajowej i zagranicznej ostatnich kilku lat. Wiadomo, te treści szybko zmieniają, szybko się dezaktualizują, zmienia się sytuacja dynamicznie, więc w jakimś tam stopniu na pewno to jest w dalszym ciągu aktualne, nie gwarantuję, że w 100%. W każdym razie, można wspomnieć o paru ważnych dokumentach, które na forum międzynarodowym zostały opublikowane, jakby chociażby o karcie ochrony dziedzictwa cyfrowego UNESCO, które nakłada na poszczególne państwa obowiązek przeciwdziałania utracie cyfrowego dziedzictwa. UNESCO również opublikowało też dystrybuowane przez IFLA właśnie wskazówki Guidelines for Legal Deposit Legislation, które właśnie są na bieżąco aktualizowane w miarę jak się sytuacja na świecie komunikacji zmienia. I ostatnie wydanie w bardzo dużej mierze właśnie dotyczy egzemplarza obowiązkowego publikacji cyfrowej, nie tylko publikacji cyfrowych offline, ale publikacji online i w ogóle archiwizacji internetu. I twórcy tego dokumentu uważają, że nie ma żadnych podstaw, aby z jakichkolwiek z powodów technicznych czy prawnych pomijać tak ważny składnik światowego dziedzictwa, jak właśnie zasoby internetu. Także w naszym kraju już w 2009 roku w raporcie przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie digitalizacji dóbr kultury, gromadzenia, przechowywania, udostępniania zbiorów cyfrowych w Polsce 2009-2020 podkreślało się znaczenie właśnie tej długookresowej ochrony zasobów cyfrowych i niebezpieczeństwo utraty wielkiego zasobu informacji w formie cyfrowej związane właśnie z brakiem ich archiwizacji. Tego nie przełożyło się to jednak na uregulowania prawne w tym zakresie, jak Pani tu napomykała, coś jest szykowane, więc może się w niedługim czasie czegoś dowiemy.
Obecnie nas obowiązują przepisy o egzemplarzu obowiązkowym z roku 1996, które zresztą już w momencie publikowania były krytykowane przez wielu, uważane za trochę nie na czasie i nieaktualne. W każdym razie według tej ustawy obowiązkowi przekazywania do uprawnionych bibliotek bezpłatnych egzemplarzy podlegają wszelkie dzieła zwykle dowolną techniką w celu ich rozpowszechniania, w tym także spisane na nośnika elektronicznych. Jak zauważyła pani Ślaska, pani Wasilewska w artykule wspomnianym w e-Bibie w 2012 roku, już serwer, na którym dokument jest zapisany, można traktować jako nośnik, a jak mówią dokumenty w UNICEF-u, umieszczenie w internecie danego dzieła, które jest dostępne dla wielu osób jednocześnie, jest sposobem jego zwielokrotnienia. Także można powiedzieć, że w tym momencie już istnieją jakieś podstawy, które dają prawo bibliotekom do otrzymywania tegoż egzemplarza w formie online, dokumentów online. Jak jednak właśnie pani Wasilewska, pani Wsiowska zauważyły, prawo do otrzymywania nie jest to same z prawem do samodzielnego pobierania przez biblioteki. W związku z tym, gdybyśmy chcieli te materiały gromadzić, a ktoś by nam do nas nie przysyłał, należałoby się do każdej z tych właściciela tego dokumentu, czy tych praw do tego dokumenta zwracać osobno z prośbą o wyrażenie zgody na ich z jednej strony zarchiwizowanie, a z drugiej strony na ich udostępnienie. Ja tak na przykładu podam tutaj, przejrzałam w bazie Arianta, która notuje czasopisma polskie fachowe i naukowe i wykazała mi ta baza 254 tytułów publikowanych tylko w wersji online, z czego 112 ma punkty przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli to są czasopisma, które są ważne dla naukowców, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy liczy się publikowanie czasopism publikowanych. Natomiast w biurach cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej zidentyfikowałam tylko 13 z tych tytułów. 7 przesyłanych na dyskach optycznych, 6 w formie plików i też niektóre tylko dostarczone było przez jakiś czas, potem tego zaprzestano. W związku z tym jest to dość poważna luka, już patrząc na publikacje naukowe. Biblioteka Narodowa w tym wspomnianym przeze mnie artykule mówiła o swoim udziale w projekcie, który miał na celu archiwizowanie stron internetowych związanych z wyborami 2009. I Biblioteka Narodowa rozwiązała wówczas 141 zapytań o zgodę na archiwizację do komitetów wyborczych, uzyskała zaledwie 10 odpowiedzi. To też świadczy o tym, jaka jest skuteczność takiego działania, gdyby biblioteka musiała sama starać się o to, aby te treści cyfrowe do nich docierały. W przypadku ogólnie egzemplarz obowiązkowy, to wszyscy mają świadomość, takie społeczne funkcjonuje jako coś, co jest na druku. Książka to jest coś, co podlega egzemplarzowi obowiązkowemu. A że temu podlegają dokumenty audiowizualne, filmy, nagrania muzyczne, dokumenty elektroniczne, cyfrowe zapisane na płytkach, czy na jakichś nośnikach fizycznych, czy też publikowane online, to już jest trudne do zrozumienia. I po wejściu tej ustawy przez długie lata żeśmy tłumaczyli wydawcom, że jeżeli do książki jest dołączona płytka CD, to tą płytkę też należy dosłać, że to jest część tej publikacji i nie można tego traktować jako coś ekstra, co nie podlega egzemplarzowi obowiązkowemu. W 2013 roku był przygotowany przez Renka Mędrunia dla Polskiej Izby Książki raport na temat egzemplarza obowiązkowego i także w tym również egzemplarza dokumentów cyfrowych. Autor podkreślał brak zgody w środowisku między wydawcami, bibliotekarzami, w ogóle w opinii społecznej co do roli, do zadań z zakresu przekazywania i zakresu udostępniania egzemplarza obowiązkowego. I podkreślał także właśnie konieczność, że te dokumenty, przynajmniej online, powinny być także archiwizowane, gromadzone przez biblioteki do tego uprawnione. I zwraca uwagę na 4 zagadnienia, które powinny być podjęte przy opracowaniu takich przepisów. Przede wszystkim określić, jakie typy materiałów powinny być objęte egzemplarzem obowiązkowym, właśnie tych materiałów cyfrowych. Wypracować odpowiednią terminologię, bo to też jest w tej chwili coś, co u nas chyba nie jest do końca jednoznacznie mówione. Oczywiście należy opracować procedury techniczne do chociażby zdalnego pozyskiwania i niebagatelna kwestia koszty tego pozyskiwania, no ale przede wszystkim muszą być odpowiednie narzędzia prawne, które temu służą. W wielu krajach już takie narzędzia, procedury opracowano. W jednej strony są to narzędzia, procedury wsparte na przepisach prawnych, właśnie o egzemplarzu obowiązkowym, związane z tym prawem autorskim, ale są też kraje, gdzie to odbywa na zasadzie dobrowolności, jak w Portugalii, Holandii, czy też Norwegii i Szwajcarii. Biblioteki w zasadzie opracowały 4 takie podejścia do doboru materiałów internetowych. Całościowe, gdzie automatyczna archiwizacja wszystkich treści z krajowej domeny jest podejmowana. Selektywne, według ustalonych kryteriów, zgodnie z polityką gromadzenia zbiorów danej biblioteki. Przedmiotowe, bazujące na jakichś wydarzeniach,
automatyczne lub ręczne w tym wypadku, oraz łączone, gdzie z jednej strony pobierane są na przykład 2-3 razy w roku wszystkie informacje wszystkich domen, wszystkich stron internetowych z domeny krajowej, a oprócz tego tworzy się nadzorowane przez kuratorów jakieś kolekcje tematyczne, na przykład dotyczące wybranych tematów, ważnych wydarzeń. Przeprowadzono badania między bibliotek narodowych z świata, gdzie porównywano właśnie ich podejście do archiwizowania tych materiałów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. I w wyniku tego stwierdzono, że jeżeli chodzi o materiały tradycyjne, to biblioteki narodowe mają podobne techniki, podobne metody, zasady, politykę. Natomiast w przypadku treści online, publikacji w sieci, jest to bardzo, są zróżnicowane, a krajowe przepisy często nie zabezpieczają odpowiednich narzędzia do gromadzenia takich treści. Jak właśnie pani Ślaska, pani Wasielska podawała, że ponad 60% instytucji w innych krajach nie musi w ogóle uzyskiwać zezwoleń na archiwizację stron internetowych, natomiast jeżeli chodzi o ich udostępnianie, to 41% jest udostępnianych bez ograniczeń, 39% tylko w swoich siedzibach, a 20% bibliotek tworzy tak zwane ciemne archiwa, które są w ogóle niedostępne do użytkowników. Kilka takich przykładów z innych krajów. Jak wiadomo, to w Europie to kraje skandynawskie były pionierami w zakresie archiwizowania internetu. Jeszcze zanim weszły na przykład przepisy odpowiednie w Szwecji, w 1996 roku Królewska Biblioteka rozpoczęła projekt zakładający gromadzenie pełne szwedzkiej, gromadzenie szwedzkiej części internetu. Przeprowadzono 7 kompletnych pobrań, i które są dostępne na miejscu w bibliotece dla użytkowników. Natomiast w 2015 roku wyszła w życie ustawa uchwalona w roku 2012, ale wedle tej ustawy obowiązkowemu egzemplarzowi podlegają tylko materiały właśnie o charakterze utworu. Nie podlegają strony www, bazy danych, stale aktualizowane materiały, blogi, tym podobne materiały. Jedynie dokumenty online. Biblioteki też wypracowują jednocześnie różne formy trybu przekazywania tych materiałów przez wydawców do biblioteki, przez kanały RSS, protokoły transferu plików, różnego rodzaju formularze, które wydawcy mogą łatwo ten dokument dostarczyć. I Biblioteka Narodowa Szwecji w ciągu roku, po wejściu w życie tej ustawy w 2015 roku, zebrała ponad 100 terabajtów danych, z czego 1/3 to były gazety online. Obliczono to na jakieś 3 miliony pakietów danych w tej ilości właśnie terabajtów, o których powiedziałam. Finlandia wzorowała się na szwedzkich projektach i rozpoczęła archiwizację stron internetowych w 2002 roku i również udostępnia je u siebie w bibliotece na miejscu. Dania również obejmuje tylko materiały tak zwane, niefortunnie, statyczne dokumenty online. Chyba chodzi o tę publikację o charakterze utworu. Ale materiały te nie są już udostępniane szerokim kręgom użytkowników. Dla celów naukowo-badawczych należy uzyskać zezwolenie duńskiej Agencji Ochrony Danych. Norwegia prowadzi z kolei ciemne archiwum materiałów. Gromadzone są strony z domeny norweskiej, inne strony okazjonalne. We Francji na przykład również w zasadzie to się ogranicza do tych materiałów, dokumentów online o charakterze utworu. I co jest ciekawe, no, nieraz nie ma żadnych wymagań co do prowadzenia bibliografii tych materiałów, ani ich kompletności. Natomiast inne biblioteki narodowe starają się te materiały uwzględnić również w bibliografiach narodowych. I przy tej olbrzymiej ilości danych, która do nich spływa, posługują się nieraz różnymi automatycznymi metodami, że tak powiem, rejestracji bibliograficznej, rejestracji metadanych, popierają się na treściach dostarczanych przez wydawców, przez właścicieli, czy też twórców dokumentów. A Biblioteka Narodowa, na przykład Niemiec, również prowadzi starania, aby zautomatyzować również klasyfikację, pracowanie rzeczowe cyfrowych dokumentów. Wielka Brytania z kolei, w Brytyjskiej Rzeczy 2013 roku, gromadzi wszystkie brytyjskie strony internetowe, tak samo blogi, newslettery, e-booki oraz posty ważnych osób serwisów społecznościowych w Twitterze. W Czechach prowadzono takie projekty Bibliotekę Narodową Morawską i Instytut Techniki Komputerowej, której założeniem jest stworzenie archiwum czeskiego internetu i
jest to prowadzone jednocześnie w trzy metody. Automatyczne pobieranie danych całego obszaru narodowego, selektywne archiwizowanie poszczególnych wartościowych stron oraz kolekcje tematyczne odzwierciedlające ważne wydarzenia. Publiczne udostępnianie treści następuje tylko dla tych materiałów, co do których zawarto umowy z właścicielami. A co do innych treści, jedynie na miejscu w bibliotece, bez możliwości kopiowania. Zawarto 1200 umów w roku 2012 z właścicielami tych praw do tych dokumentów, co jest też, powiem, rzeczą karkołomną, bo u nas na Uniwersytecie Jagiellońskim każda umowa musi przejść przez prawników, mimo że jest najbardziej standardowa i typowa, to nie wiem, czy byłoby się w stanie załatwić 1200 umów. Tak więc czekamy teraz my na to, co się będzie działo z egzemplarzem obowiązkowym. Do 2015 roku były założenia opublikowane na wykazie prac legislacyjnych, założenia do projektu ustawy, które zostały w końcu zniesione w porządku obrad, choćby z tego powodu, że nie było jeszcze projektu. Jak widziałam, z datą 28 lutego na stronie ministerstwa pojawiła się jakaś informacja o projekcie ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. Pytanie, w jakim zakresie, czy... Kinematografia. Też kinematografia. To być może tylko dotyczy filmów doświadczonych w Biblioteki Narodowej. Zmiana terminologiczna wyłącznie. Czyli w takim razie faktycznie... No, nie dalej... To jest dla nas dosyć gorący, istotny temat określenia chociażby właśnie tego zakresu, zasobu, jaki powinien być, kto to powinien robić, współpracy, samodzielnie podzielić i tak dalej. Temat wymaga na pewno rozstrzygnięcia. Okej, dziękuję. Komentarze, pytania? Jeżeli nie ma, to może zróbmy 10-minutową przerwę, tak? Dziękuję. Ok, czy możemy? No dobrze, to kontynuujemy sesję wystąpień. Ktoś z Państwa chciałby? Może ja czegoś słyszysz. Ok, dobrze. Mówię trochę rozróżniam, że też bardzo do tych tutaj już zaczęli na temat egzemplarza obowiązkowego. No, ponieważ potem tak dość może... I na swoje to zależy na temat tego, czyli to można potraktować jako dokumentację czy publikację. To jest właśnie wynikłe z mojego wcześniejszego udziału właśnie w tym projekcie pomiędzy Narodowym Archiwum Cyfrowym a moim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie właśnie jeden z tych takich obszarów współpracy właśnie było podejmowanie kwestii związanych z właśnie archiwizacją internetu, to właśnie możliwość produkowania jakiejś dokumentacji, zwłaszcza w sensie interesujących, powiedzmy, do urzędów i także właśnie w przyszłości jako materiału archiwalnego. I właśnie tutaj w tych moich rozważaniach, jako właśnie publikację, rozumiem to, o czym mówi właśnie ustawa o egzemplarzu obowiązkowym, czyli dzielę z wyróżnionym dowolną techniką w celu rozpowszechnienia go, czyli udostępnienia publicznie. Natomiast poprzez dokumentację, czyli taki główny obiekt zainteresowania archiwów, tutaj rozumiem zbiór informacji utworzonych na dowolnym nośniku w trakcie działania jednostki organizacyjnej, które też można by też poszerzyć o tej pojęcie ego dokumentu, czy jakiegoś źródła o charakterze osobistym. No i właśnie wydaje mi się, że duża część, no może nie duża, ale część witryn na pewno wymyka się z tego rozumienia pojęcia dokumentacji, chociaż mogłaby gdzieś tam na pierwszy rzut oka pasować. No i właśnie tutaj przedstawione pojęcie publikacji wydaje się takie bliższe temu, zwłaszcza ze względu na właśnie, że zwraca ona uwagę na kwestię rozpowszechnienia, którym raczej cechuje się internet poprzez właśnie umieszczenie ich w sieci. Tutaj też właśnie można zerknąć nad tym, czy właśnie to zainteresowanie trendem też można przypisać naukach związanych z bibliotekami, czy jakiejś informacji naukowej, czy właśnie archiwów. I też można skorzystać z tego, co do tej pory, jakie rozważania podejmowały obie te strony. I właśnie przedstawiciele archiwistyki rzadko kiedy skupiają się na takim szerszym rozpoznaniu internetu, bardziej skupiają się na jego możliwościach, jakie im daje. Na przykład w systemie informacji archiwalnej czy e-administracji rzadziej też puszcza się jakąś wartość źródłową internetu. No właśnie nauki związane z bibliotekami i informacją podejmą ten problem znacznie bardziej kompleksowo, zwracając uwagę na miejsce użytkownika w sieci.
do tych moich rozważań też wykorzystałem normatywy, które tam regulują nam właśnie przedmiot zainteresowania archiwów i bibliotek właśnie poprzez zdefiniowanie materiałów archiwalnych i bibliotecznych. I tak zwana ustawa archiwalna pod pojęciem materiałów archiwalnych rozumie dokumentację w dowolnej formie o wartości historycznej przekazującą informacje na temat działalności państwa polskiego, instytucji, organów samorządowych, a także o życiu i rozwoju społeczeństwa na różnych płaszczyznach. Natomiast ustawowy termin materiałów bibliotecznych jest troszeczkę mniej rozbudowany i obejmuje dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej przeznaczone do rozpowszechnienia, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści. Tu też obie te definicje można zastosować do witryn internetowych. I dalej znowu, po raz kolejny jest jednak to nacisk na upowszechnianie, rozpowszechnianie, którym właśnie też cechują się strony. Właśnie zbliża je właśnie do pojęcia materiałów bibliotecznych. Właśnie taką, kontynuując, instytucją w Polsce, której powierzone zostało zadanie akwizycji internetu, jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, które powstało w roku 2008 z przekształcenia z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej poprzez rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Właśnie powyższe rozporządzenie wskazuje nam na to, że NAC do swoich zadań zalicza, zaliczane są do zadań NAC-u materiały archiwalne stanowiące zbiory danych w internecie, co też poszerzają nam poszczególne punkty statusu tego archiwum, które do jego zdania właśnie wliczają gromadzenie, przechowanie, ewidencjonowanie i opracowanie zasobów sieci uznanych za materiały archiwalne i tu cytat, w tym stronę www, wytwarzane w szczególności przez podmioty uprawnione do korzystania z domeny gov.pl. Właśnie tak już tutaj są wspominane, podjęte były też zadania i projekty o te zapisy i powstało właśnie archiwum internetu, które archiwizowało głównie z witryn najwyższych urzędów i archiwów państwowych. Właśnie też były, z tego co wiem, plany projektowania całej domeny PR, tylko właśnie nie możliwiają nam tutaj zapisy w prawie związane z prawem autorskim. I właśnie tutaj też wielokrotnie podmieniano, inaczej ta sytuacja wygląda na świecie, gdzie przede wszystkim archiwizacją internetu zajmują się biblioteki narodowe i sprofilowane w tym kierunku organizacje. Wśród bibliotek można wymienić chociażby te znajdujące w Norwegii, Finlandii, Czechach, Chorwacji, Australii, Japonii, Chinach czy Izraelu. I nawet właśnie ta taka najsłynniejsza organizacja Internet Archive, która zarządza tym największym projektem, też jest określana mianem biblioteki cyfrowej dokładnie. No i też właśnie takie duże zaangażowanie bibliotek widać pośród członków konsorcjum, które zajmuje się archiwizacją internetu, gdzie wymienia 33 biblioteki, w tym od 2008 Bibliotekę Narodową, a wśród członków są tylko dwa archiwa. Właśnie przekazanie tego zadania biblioteką umożliwiło w wielu krajach obejście przepisów prawa autorskiego i w związku z tym gromadzenia przez nie w swoich zasobach witryn internetowych. Zastosowano właśnie rozwiązania związane z egzemplarzem obowiązkowym, który właśnie przysługiwał tym bibliotekom, dzięki czemu one mogły samodzielnie zbierać kopie stron internetowych bez badania zgody właściciela. Rozwiązanie właśnie mogło być tutaj wykorzystane w Polsce. I właśnie trzeba byłoby też również rozwiązać kwestię udostępniania, w jaki sposób będzie można to udostępniać, tak aby nie naruszać praw autorskich czy innych, które mogłyby tutaj zostać w jakiś sposób złamane. No i też mamy osobny model postępowania, który tutaj prezentuje Internet Archive, który właśnie stara się dążyć do jak największej części sieci. I właśnie oni gromadzą bez pytania wszystkie możliwe strony, które właśnie nie są zabezpieczone skryptem przed robotą. Jest to rozwiązanie na pewno korzystne dla ludzi, którzy chcieliby z tego zasobu korzystać. Tylko właśnie przykładem Internet Archive narażono nas na liczne procesy związane z prawem autorskim. Właśnie taką inną instytucją w Polsce, która już tutaj wspomniana, która zajmowała się archiwizacją internetu, była Biblioteka Narodowa, której pracę właśnie utrudniły te zapisy związane z prawem autorskim, gdzie trzeba było wystosować odpowiednie zapytania do tych kandydatów w wyborach, czy też komitetów, które je reprezentowały. Właśnie mała część odpowiedziała na to pytanie i w związku z tym nie udało się też zebrać w miarę konkretnego materiału. I też jako pomoc w określeniu charakteru witryn internetowych trzeba się zorientować, w jaki sposób postrzegają ich sami twórcy, co jednak jest tutaj takie dość niemożliwe do wykonania, ze względu na to twórców stron internetowych jest ich bardzo dużo.
No i, ale jednakże właśnie tutaj na odjęciu Polski możemy zbadać taki wąski wycinek tego zagadnienia, jakim jest stosunek instytucji objętych nadzorem archiwalnym prowadzonych przez nie widzów i portali. Wykorzystanie tego taki akt, jakim jest jednolity rzeczowy wykaz akt, który stanowi właśnie spis dokumentacji, która powstaje w danej jednostce. Czyli na ich podstawie można określić, jaki rodzaj dokumentacji jest zaliczany, znaczy jaką dokument zalicza się do tej wytwarzającej instytucji i jaką ona dla nich posiada wartość. I właśnie na potrzeby tego referatu przeanalizowałem 135 takich normatywów, z których aż 89 zawierało informacje na temat witryny WWW, co było dla mnie dość sporym i miłym zaskoczeniem. I we wszystkich wykazach AI, za wyjątkiem jednego dążącego do Głównego Urzędu Statystycznego, witrynowa internetowa zaczęła w klasie związanej z zarządzaniem jednostką organizacyjną, a już na tym poziomie wyglądało to na dwa różne sposoby. W większości przypadków została ona umieszczona w klasie zatrudnionej informatyka lub informatyzacja, gdzie oprócz witryn znajduje się też dokumentacja dotycząca wykorzystywanych w instytucji systemów teleinformatycznych i oprogramowania. Zdarza się, że ona nie jest bezpośrednio w tej klasie, tylko w podklasie zatytułowanej projektowanie i koordynowanie systemów i programów. I takim drugim rozwiązaniem, gdzie umieszcza się witrynę w wykazie akt, jest umieszczenie jej w klasach związanych z wydawnictwami, promocją i informowaniem. W różny sposób są też tworzone tytuły klas, które dotyczą witryn. Tutaj możemy znaleźć różne wariacje na temat określenia witryny internetowej, tak jak strona www, strona internetowa, witryna internetowa. Ale też bardzo często mianowicie się klasy zatytułowane redagowanie stron internetowych lub projektowanie i eksploatacja stron internetowych. Takie chociażby określenie tego projektowania znajduje się w przykładowych wykazach akt stworzonych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Właśnie przy takich nazwanych klasach bardzo ciężko jest stwierdzić, czy właśnie chodzi tutaj o witrynę jako całość, czy na przykład tylko jej część, czyli jakiś tekst z informacji, który był zamieszczany, czy też dokumentację związaną z jej prowadzeniem. I w ustaleniu tego też nie pomagają nam uwagi, które powinny znaleźć się w wykazie akt, a w przypadku tak zatytułowanych są one puste. I takim ciekawym zapisem, który pojawiał się przy tytułach, powiedzmy nazwanej strona www, było określenie: poszczególne pliki umieszczone na stronie powinny być archiwizowane w formie elektronicznej lub wydruku i ewentualnie w formie kart opisowych. Takim innym rzeczą, na którą się nam udało trafić, jest pojawienie się w wykazach akt, które należały do Muzeum w Siedlcach i w Łodzi, klasy nazwanej zasady tworzenia i obsługi strony www. Taki ważny element wykazu akt stanowi określenie kwalifikacji archiwalnych przypisanej danej klasie, gdzie tutaj z polską praktyką dzielimy je na a. materiały archiwalne, b. dokumentację niearchiwalną. W analizowanym materiale klasy dotyczące witryny internetowej zostały właśnie zaproponowane do obu tych grup. Dość spora część została zaliczona jako materiały archiwalne, więc gdzieś w przyszłości powinna trafić do archiwów historycznych. Jednak większość tych dotrzymała klasę B z określeniem czasu przechowywania na 10 i też rzadziej na 25 lat. Niekiedy właśnie z wskazaniem na wprowadzenie dodatkowej ekspertyzy po upłynięciu tego czasu. Materiały źródłowe do stron, o ile zostały uwzględnione w wykazie akt, otrzymały kwalifikację B5. Troszeczkę inaczej właśnie potraktowano je w wykazach akt dla organów samorządowych i dla organów zespołu administracji rządowej. I zaliczono je do materiałów archiwalnych, natomiast klasę projektowania eksploatacja stron witryn i witryn internetowych oznaczono symbolem BE10, czyli mają być przechowane przez 10 lat w archiwum zakładowym. Zwrócić też można uwagę na instrukcje kancelaryjne, które poprzedzały część analizowanych przeze mnie wykazów akt, gdzie również też w nich uwzględniono witryny internetowe w kwestiach wykorzystywania właśnie systemów informatycznych. I właśnie stwierdzono, że witryny internetowe wraz z biuletynami informacji publicznej wykorzystuje się do publikowania jak najbardziej aktualnych informacji. I tutaj a propos kwestii porządnych z prasą, można wspomnieć też orzeczenie Sądu Najwyższego z 2006 i 2007 roku, w którym właśnie, które zrównało czasopisma i dzienniki internetowe z tymi tradycyjnymi drukowanymi. Stwierdzono, że to właśnie muszą być również rejestrowane tak samo jak te tradycyjne zgodnie z prawem prasowym, ponieważ różnicą stanowi tylko medium, a taka po prostu ich forma i sposób funkcjonowania jest ten sam. Właśnie podsumowując liczne zebrane tutaj wątki, należy przejść do przedstawienia wniosków, które można udać właśnie za wstęp do dyskusji nad tym zagadnieniem. Witryny internetowe, które stanowią główny zasób internetu, najlepiej chyba objąć pojęciem publikacji. Właśnie przemawia przede wszystkim za tym
to nastawienie na rozpowszechnienia, które cechuje różnego rodzaju portale i serwisy. Właśnie można stwierdzić, że umieszczenie jej w ogóle w ogólnym internecie zachęci upublicznienia mniejszemu lub większemu gronu odbiorców. Oczywiście też mam tutaj wyjątki, które właśnie za pomocą skryptów albo unikają indeksowania, albo też ukrywają się w sieciach cebulowych czy jakichś innych zamkniętych sieciach. Co myślę, że można byłoby, należałoby uszanować. Właśnie potraktowanie witryn internetowych jako publikacji rozpowszechnionych za pomocą internetu. Niezwolnienie z nich nowego, osobnego bytu, zwłaszcza na gruncie prawnym, pozwoliło nam właśnie na rozwiązanie problemów archiwizacji, które powoduje ich na tą chwilę w polskim prawie taki niejasny charakter. Właśnie dodatkowy argument za tym jest tutaj, wynikający z analizy tych jednolitych wykazów akt, jest to, że one nie traktują go jako części własnej dokumentacji, tylko bardziej narzędzia do publikowania informacji. No i też ciężko jest tak w pełni objąć witryny internetowe pojęciem dokumentacji rozumianym w sposób archiwalny. No i skuteczność też takiego rozwiązania pokazuje praktyka innych gdzie dzięki temu zabiegowi udało się rozpocząć samodzielne gromadzenie witryn, bez uzyskiwania na to specjalnej zgody. I właśnie umieszczenie witryn w zakresie pojęcia publikacji, czyli jest obiekt zainteresowania nauk związanych z bibliotekami, które skupiają się na dokumentach rozumianych jako utrwalna informacja, przeznaczonych właśnie do publikacji, co zawiera się również w definicji materiałów bibliotecznych. Czyli nie wyklucza to jednak udziału archiwów w projektach związanych z zabezpieczaniem internetu, zwłaszcza w sytuacji, gdy te zadania są już w jednych podstawowych celów Narodowego Archiwum Cyfrowego i posiadają też tutaj dość spore doświadczenia. Właśnie różnorodna i skomplikowana struktura sieci zachęca do podejścia właśnie do niej w sposób interdyscyplinarny, w którego nam właśnie archiwiści i bibliotekarze, i także specjaliści z innych dziedzin nauk, zwłaszcza tutaj przynajmniej się ktoś od nowych technologii, mogli pracować nad jakimś wspólnym rozwiązaniem problemów, które rodzi właśnie archiwizacja internetu. Właśnie szybki i trudny do przewidzenia rozwój sieci może również stworzyć konieczność wykształcenia się w poświęconej tematyce nowej specjalizacji lub dziedziny, która łączyłaby doświadczenie uczonych badających ten nowy obszar naszej rzeczywistości. Dziękuję. Dziękujemy. Komentarze, pytania? Czy ten tekst będzie gdzieś dostępny? Tak? Myślę, że tak. Mhm. Nie wiadomo jeszcze gdzie. Jeszcze nie. Może mailowo go można pozyskać chociaż. Na pewno. Z możliwości rozpowszechniania. To była naprawdę duża praca z sprawdzeniem tych wszystkich zewnętrznych regulacji. Ja się tylko zastanawiam, bo też nie chciałabym, wątek już specjalnie był dyskutowany, wydaje się, że to jest na inne też spotkanie na temat, ale na ile kwestie prawne tu są problematyczne w przypadku dokumentów urzędowych, które powstają w urzędach i nie powinny w związku z tym mieć... No wiadomo, że są nieograniczone i właśnie i też tutaj właśnie to nam dało możliwość wprowadzenia tego projektu przez nas, że one są nieobjęte tutaj tym prawem publikacji. No też w jakiś sposób nam pokazują, że właśnie, że dokumentacji też nie można traktować właśnie jako dokumentacji w ten sposób, nie? To, że właśnie jest bardziej przyjazna właśnie formy jakiejś publikacji dostępnej przez internet. I drugi wątek, bo Pan tu mówi, jeszcze Pani też z biblioteki z Jagiellońskiej mówiło właśnie o tych ograniczeniach, to znaczy to, że prawo pozwala nam archiwizować, tak? Gromadzić my możemy jako instytucja, jako biblioteki gromadzić, tylko problem polega na tym, że niezależnie od definicji, czy to jest publikacja, czy nie, to artykuł 28 mówi, żeby biblioteki mogły opuszczać egzemplarze utworów rozpowszechnionych. I to słowo egzemplarz determinuje to ograniczenie, dlatego że ciągle jeszcze jest dyskusja wśród prawników, czy egzemplarz jest, czy kopia cyfrowa może być traktowana jako egzemplarz. Mamy tu świetny tekst pana Sztunara, który komentował właśnie przyszłość bibliotek cyfrowych w ogóle w takiej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości o e-bookach i on tam właśnie mówił, że czas przestać myśleć o kopii cyfrowej, znaczy o tym pojęciu egzemplarza w takim starym rozumieniu, że to jest tylko kopia fizyczna, ale jak myśmy próbowali zmienić prawa autorskie od strony bibliotek w dużym procesie, który miał miejsce w ministerstwie, to każda próba zmiany w tym aspekcie, w artykule 28 ust. 1, żeby tam nie było słowa egzemplarz, była niemożliwa
ze względu na stanowisko wtedy polskiego rządu, że na to nie pozwala prawo europejskie, trochę teraz to inaczej wygląda po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, ale nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast rzeczywiście zmieniono ustęp 2 w kwestii archiwizowania, bo tam usunięto egzemplarz od rozpowszechniony, w związku z tym archiwizować tak. Można dużo więcej, natomiast co z dalszym udostępnianiem? Czekać 70 lat. Albo dłużej, powiedzmy. No dobrze, to może byśmy posłuchali jeszcze o tym KNF-ie. Tak, o tym KNF-ie? Nie, już o KNF-ie powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. To znaczy, te rozważania, które my tu wszyscy prowadzimy i ja uważam, że to od dawna powinny być objęte jakimś konceptem systemowym, ale mamy przedstawicieli ministerstwa i pani zapowiedziała, że są jakieś prace koncepcyjne, więc może uchyli pani rąbka. Znaczy tak, to nie są żadne tajemnice, bibliotekarze pewnie świetnie wiedzą, że faktycznie ministerstwo wreszcie dostrzegło problem. Problem taki, że no, tak naprawdę nikt systemowo się w tej chwili tym nie zajmuje i tak naprawdę jesteśmy chyba jedynym krajem europejskim, który tego nie robi. Z tego co wiem, to ministerstwo zamówiło ekspertyzę na ten temat. Autorką tej ekspertyzy jest pani dyrektor Ślaskar, tutaj była wspominana wielokrotnie. Ta ekspertyza jest w tej chwili w fazie jeszcze takiej konsultacji i ona będzie udostępniona. Także z pewnością będzie to materiał do dyskusji. No, z pewnością rozstrzygnięć wymaga sprawa, kto się ma tym zajmować, jakie instytucje, czy jedna, czy w jakiejś czy we współpracy. Tu mamy rozmaite modele, w Europie różnie to wygląda, wiemy, była o tym mowa. Myślę, że sprawa już dojrzała do tego, że faktycznie w tym roku, oczywiście nie składam tu żadnych deklaracji, ale myślę, że faktycznie jakieś konkretne rozwiązania będą już proponowane. Jeśli mogę tak zadać pytanie, w efekcie jakiejś wielkiej skali, bo mówiliśmy tutaj o rozwiązaniu związanym z egzemplarzem cyfrowym, tak, obowiązkowym, ale to jest tylko fragment, a takie duże rozwiązanie systemowe, które mówiłoby o tym, że jednak archiwizowane jest dużo, dużo więcej niż tylko pewien fragment dziedzictwa cyfrowego, w tym kierunku te... Tak, znaczy ja może powiem, że ja pracuję w Wydziale do Spraw Archiwów i mnie głównie ta działka interesuje i problemy, z jakimi się spotykamy w tej chwili, to są naprawdę problemy, o których tak naprawdę jeszcze parę lat temu nie mieliśmy pojęcia. No wiemy, że jest na przykład duży projekt Ministerstwa Cyfryzacji ujednolicania stron internetowych urzędów, ministerstw centralnych, tak? To powstało pytanie, co robić z tymi stronami, które się zamknie, tak? No bo te stare będą zamknięte, to odwieczny problem, gdzie tych treści potem szukać. Naczelny dyrektor archiwów jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Cyfryzacji w tej sprawie. Jakieś tam rozmowy są prowadzone, to są naprawdę bardzo poważne problemy. Takie bieżące, które już należy rozwiązać na teraz, tak? Tu nie można czekać na jakieś systemowe rozwiązanie, które takie ministerstwo czy inne ministerstwo przekaże, ale tutaj będzie konkretny problem, bo strony zostaną zamknięte, a nowa strona wspólna, wiemy, że jest taka koncepcja, że ma powstać na jednym portalu, mają te strony być umiejscowione, no będzie problem. Jak się mogę rozłączyć, to właśnie już tak zniknęły chyba strony, powiedzmy, urzędów skarbowych, to jest jeszcze jedna, są jednolite strony dla całej administracji finansowej. Uniwersytecie Jabłońskim też prowadzono system identyfikacji wizualnej, który skutkowało tym, że wszystko zostało zmienione i prowadzone głównie przez uniwersytet i w sumie podlega. To, o czym Pan powiedział, to jest bardzo interesujące, dlatego że ja to śledzę zawodowo bardzo intensywnie i rzeczywiście wczoraj strona Ministerstwa Finansów była po prostu linki szły w ścianę, tak? Czyli cała zmiana koncepcji wprowadzenia KAS-u, Krajowej Administracji Skarbowej spowodowało zanik treści, ale to jest jeszcze inna kwestia, też bardzo istotna, jak pisano projekty, dlatego że Signity, które wygrało przetarg na stronę Ministerstwa Finansów i cały pakiet tworzenia, że tak powiem, zasobów cyfrowych Ministerstwa Finansów, za już nie powiem ile.
nie wiem, jak została specyfikacja, więc ja nie mówię, że to akurat ta firma źle robi, natomiast rzeczywiście jest tak, że giną niesamowite ilości ważnych treści, które były podczepione do strony Ministerstwa Finansów, włączając to na przykład interpretacje podatkowe, które w pewnym momencie zaczęły znikać z bazy albo się nie podczepiać, więc my mamy bardzo dużo problemów systemowych wynikających z tego rozproszenia różnych projektów cyfrowych, ale też braku myślenia w instytucjach, takiej funkcji pamięci, że myślimy w tych kategoriach, że to nie jest tak, że zmieniamy coś tak, jak zmieniamy koncept zarządzania kwestiami skarbowymi w kraju i w związku z tym gasimy wszelkie inne dostępy i musimy korzystać znów z wielkim bólem z zewnętrznego produktu, którym jest internet Wayback Machine, żeby dotrzeć do zasobów rządowych. Ja nie mówię o stronach prywatnych, kolekcjonerskich, mówię o zasobach rządowych, samorządowych kraju. I to jest tutaj taka uwaga, przepraszam, przez długi czas te strony internetowe urzędu nie były traktowane przez archiwa jako materiał archiwalny, czyli coś, co należy archiwizować. To się zmieniło w ostatnim czasie. Przez długi czas to było traktowane, tak jak pan śledzi te jednolite rzeczowe wykazy akt. Jeżeli pan mówił o kategorii archiwalnej B5 czy B10, to oznacza, że taki dokument jest przechowywany przez 5 czy przez 10 lat. To było traktowane jako taki materiał pomocniczy, tak? Nie jako materiał archiwalny do, no teraz nie używamy tego określenia wieczystego przechowywania, ale do długookresowego czy to bezterminowego przechowywania, tak? To teraz to podejście się zmieniło. To też z tego wynika, że to tak było traktowane, te strony internetowe urzędy. A propos IFAR-u, tutaj na początku było o IFAR-ze, skontaktowałam się szybko z administratorem IFAR-u. IFAR jest archiwizowany i są backupy robione. Pewnie dlatego, że szefem IFAR-u jest były archiwista, także... Ale IFAR ma jakby organizacyjnie takie instytucjonalne do wsparcia. Tak, prywatna inicjatywa. Mi się wydaje, że to jest jeszcze jeden wątek, bo my cały czas mówimy o stronach internetowych, choć jeśli ta komunikacja nawet rządowa czy samorządowa funkcjonuje w mediach społecznościowych i to jest moim zdaniem też strasznie duży problem. I o tym pisze, nie wiem, Piotr Waglowski, który walczy z tym strasznie. Ale no, to jest fakt, z którym trzeba sobie jakoś radzić. I ja przetestowałem zapytanie, wniosek o informację publiczną i udało mi się wyciągnąć tweety z Kancelarii Prezydenta, więc jest to jakaś forma pozyskiwania tych danych, tylko jest pytanie, czy nie można było tego robić w jakiś kompleksowy sposób, tak jak się to dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie ministerstwa rządu po prostu publikują na osobnej stronie wszystkie zasoby z mediów społecznościowych jako pliki do pobrania, tak? I ktoś, kto nie korzysta z tych komercyjnych produktów przecież, może sobie ściągnąć te pliki i je przetwarzać dalej. Ja bardzo ważny wątek, myśmy w kuluarach w przerwie rozmawiali, bo ja przyniosłam ze sobą aferę oscarową, gdzie Los Angeles Times w swoim śledztwie dziennikarskim używa właśnie wykasowanego tweetu Petera Cullinana, który wręczył niewłaściwą kopertę, jak się okazuje, i sugerując, że był zajęty czymś innym. I ten tweet zniknął ze strony Twittera, ze Twittera PWC po paru godzinach. A Internet Archive ma to u siebie i ona podaje źródło Internet Archive, że stamtąd zobaczcie Państwo kilka godzin, tak? To nie jest kwestia raz na pół roku zarchiwizowana w trybie bieżącym. Tak samo było, ja o tym miałem mówić, ale kiedy w lipcu 2014 roku zestrzelono samolot nad Ukrainą, indonezyjskich chyba linii lotniczych, i tam się pojawiła cała dyskusja o tym, kto był winien tej tragedii. I Internet Archive, ponieważ od początku archiwizował media dotyczące konfliktu na Ukrainie, okazało się, że złapał też wpis na blogu jakiegoś rosyjskiego serwisu społecznościowego, gdzie wypowiadał się dowódca jednego z oddziałów i pisał o tym, że udało im się zestrzelić jakiś samolot. To było dokładnie tego samego dnia i w tej samej porze. I całe śledztwo, które później nabrało już takiego bardzo instytucjonalnej formy, gdzie się pojawili prawnicy i tak dalej, korzystało też z tego, że tutaj nagle jakiś jeden wpis na blogu czy na stronie internetowej stał się dowodem, tak? Czyli... Nie mówimy tu, prawda, o tym, co jest na pudelku, że jedna pani tam nie jest obrażona, że pokazano tak, a nie inaczej, i do końca w sądzie tylko. Ja bym też tego nie odrzucał, ale z tego powodu, że my tutaj myślimy o internecie, głównie z perspektywy, nie wiem, historycznej, tak? Czy zabezpieczenie danych ze względu na
perspektywę historyczną, a na przykład my cały czas w laboratorium się spotykamy z ludźmi, którzy się zajmują językiem na przykład. I dla nich dane z mediów społecznościowych, czy z Pudelka sprzed 10 lat na przykład, jeżeli wtedy istniał Pudelek, to jest jakiś tam dokument pokazujący, jak wtedy wyglądał język polski, tak? W takim najbardziej pewnie powszechnym wydaniu. I myślę, że to jest też jakaś taka perspektywa, tak? My możemy archiwizować internet nie tylko dla historyków, dla badaczy, którzy są zainteresowani historią, ale też dla ludzi, którzy są zainteresowani językiem, tak? I oni mogą potrzebować zupełnie innych zbiorów. Okej, to może teraz Ola by coś powiedziała właśnie na temat archiwizowania mediów społecznościowych. Dobrze, to tak bardzo, bardzo szybko. Marcin zasugerował, że... Nie chcesz tutaj przyjść? Natomiast nie mam prezentacji. Tak. Marcin zasugerował, że faktycznie warto byłoby tutaj poruszyć ten wątek mediów społecznościowych. No i tam z różnych względów jest to sprawa bliska, może nie od strony archiwizacyjnej, ale także. I chciałabym przedstawić tutaj wyniki treść takiego raportu, który został opracowany w zeszłym roku i wydany właśnie przez brytyjską organizację, który dotyczy stricte tych zagadnień. Tak więc no, od razu zwracam uwagę, że te wnioski, które zostały przedstawione w raporcie, będą dotyczyć przede wszystkim rozwiązań typowych dla Wielkiej Brytanii, ewentualnie odnoszących się do jakichś tam międzynarodowych zagadnień. No, natomiast bardzo ciężko jest to przełożyć tak w skali 1:1 na nasze polskie rozwiązania. Raport został przygotowany przez Digital Preservation Coalition. To jest taka organizacja non-profit, która działa w Wielkiej Brytanii i zajmuje się generalnie zabezpieczaniem cyfrowych danych i przygotowuje tego typu raporty już od 2004 roku. I one dotyczyły do tej pory bardzo różnych zagadnień. Tam pojawiały się tematy w ogóle archiwizacji webu, też formatów plików, w których powinno się to robić, archiwizacji maili czy e-booków, a także materiałów audiowizualnych. No i ten zeszłoroczny raport dotyczył właśnie mediów społecznościowych. I jego celem było stworzenie takich rekomendacji, jak powinny być archiwizowane te zbiory danych czy metadanych, które są dostępne w social media, tak żeby mogły być potem wykorzystywane do badań na taką szeroką skalę, przede wszystkim w projektach wykorzystujących big data. No i media społecznościowe w tym raporcie są rozumiane bardzo szeroko, jako te, które pozwalają użytkownikom na tworzenie jakiejś sieci czy też społeczności. Natomiast potem, kiedy już przychodzi do analizy przykładów, ta definicja coraz bardziej się zawęża. Przede wszystkim wyeliminowano blogi, wyeliminowano takie marketingowe portale, które mają funkcje społecznościowe dodane. Skupiono się na tych takich najbardziej charakterystycznych, czyli właśnie Twitter i Facebook, też Google Plus czy Foursquare, które się tam pojawiają w zasadzie dodatkowo, natomiast siłą rzeczy pominięto niektóre z mediów, takie na przykład jak Snapchat, które ze względu na swoją specyfikę są w ogóle takim trudnym zagadnieniem, jeżeli chodzi o archiwizowanie treści. No i też w tym wstępie zdefiniowano te takie podstawowe cechy mediów społecznościowych, które mogą być dla nas ważne i też generują od razu jakieś problemy związane z ich archiwizacją, tak? Czyli to, że taki post, content, cokolwiek, co jest w social mediach, zazwyczaj ma linki zewnętrzne, tak? Więc od razu wszystko, co archiwizujemy, odsyła nas gdzieś na zewnątrz intensywnie. Z drugiej strony są udostępniane bardzo różne typy mediów, tak? To nie będzie tylko tekst, to będą zdjęcia, filmiki, nagrania, w zasadzie wszystko. No i to, co jest taką najbardziej kuszącą chyba cechą zawartości mediów społecznościowych, jest to, że one są bardzo bogate w metadane. Tak więc każdy taki post ma mnóstwo danych dotyczących siebie samego, no ale możemy się też dowiedzieć bardzo dużo o użytkownikach. W związku z tym jest to mega ciekawe dla badaczy czy dziennikarzy. Stanowią one też jakiś tam artefakt kulturowy, to jest ten wątek, który się pojawił w dyskusji. No i powinny być archiwizowane przede wszystkim dlatego, że jest to jednak jakiś fragment naszego dziedzictwa, siłą rzeczy. I autorzy raportu postawili takie pytanie, kto zajmuje się archiwizacją social mediów i wskazali dwie
dwie ścieżki, gdzie jedną są komercyjne firmy, tak, które nie zajmują się archiwizacją sensu stricte, natomiast pobierają danych, które następnie są udostępniane w celach komercyjnych. Tak? I to wynika też z faktu, że bardzo szybko rozwinął się taki model biznesowy działania mediów społecznościowych, gdzie zdano sobie sprawę z ilości i jakości gromadzonych danych, które bardzo łatwo mogą być wykorzystane właśnie w celach komercyjnych, więc z jednej strony są to dane, które dość łatwo jest pobrać i potem dalej wykorzystać, są bardzo szczegółowe, natomiast no właśnie, łatwo jest je pobrać, jeżeli jesteśmy komercyjnym użytkownikiem, który po prostu dysponuje środkami, tak, żeby za te dane zapłacić, natomiast też nie chodzi tutaj o taką archiwizację i udostępnianie, jak to ma miejsce w instytucjach dziedzictwa. No ale z drugiej strony pojawiają się takie inicjatywy archiwizowania mediów społecznościowych prowadzone przez uniwersytety, czy też właśnie instytucje dziedzictwa, które są zazwyczaj na etapie prób wypracowania jakichś metod i infrastruktury. I ten raport jest określony różnymi case studies, które są bardzo ciekawe. Natomiast takie, jakby to tak skondensować, to podane są konkretne projekty, tak jak na przykład projekt The Social Data Science, który prowadzi Uniwersytet w Cardiff, gdzie ściągane są próbki tweetów, na podstawie których prowadzone są badania rozprzestrzeniania się mowy nienawiści. Też w takiej fazie początkowej był projekt The Social Repository of Ireland, gdzie próbowano zebrać dane z mediów społecznościowych dotyczące w ogóle tematycznie Irlandii. Natomiast na przykład National Library of Scotland zebrało dane dotyczące referendum niepodległościowego z 2014 roku. No i właśnie zbierane są też wszystkie dane z oficjalnych kanałów rządowych i udostępniane następnie. I jakby ten taki krótki przegląd też już pokazuje najważniejsze problemy związane z archiwizacją tego typu zawartości. To znaczy, to zawsze są kolekcje ograniczone do jakichś konkretnych tematów, wydarzeń czy też samych platform. Co z jednej strony wynika z ogromnej ilości materiału, a z drugiej jest on dość trudno dostępny, ponieważ tych mediów społecznościowych no, nie da się archiwizować za pomocą tych, w cudzysłowie, tradycyjnych technologii, takich właśnie jak crawlery. I takim kolejnym ważnym rozdziałem raportu jest przegląd metod archiwizowania mediów społecznościowych i tych strategii. No i oczywiście podstawową jest wykorzystywanie API, które pozwala na ściąganie surowych danych i dotyczy to zarówno samego kontentu, jak i tych właśnie metadanych, które następnie są zapisywane w plikach tekstowych. Natomiast problem z API polega na tym, że bardzo różni się ilość danych udostępnianych w ten sposób. Tak? Nawet jeżeli jedna platforma udostępnia swoje API, to albo mogą być to różne API, albo może dotyczyć tylko konkretnych zakresów danych. Tak? I na przykład w przypadku Twittera jest ten problem objętości. Tak? To, co możemy bezpłatnie pobrać, to jest 1% tweetów, więc gdybyśmy chcieli prowadzić na tym jakieś badania, od razu się pojawia problem tego, jak one się odnoszą do rzeczywistości. I też kolejnym problemem jest w ogóle jakość tej próbki, tak? Ponieważ Twitter oficjalnie twierdzi, że są to dane, które są wybierane losowo, natomiast nie znamy algorytmu, na podstawie którego są one wybierane losowo. Tak więc tutaj musimy się posłużyć zaufaniem i uwierzyć w dobrą wolę platformy. No i te badania są siłą rzeczy też prowadzone w ten sposób, nie są możliwe do odtworzenia. No i zbudowanie wiarygodnej kolekcji na podstawie 1% nie jest możliwe i poza tym nie są to dane historyczne, tam jest jakieś ograniczenie czasowe, prawda? Czy ja wiem, jak to wygląda w przypadku profili konkretnych użytkowników, to jest 3200 tweetów historycznych, przy czym jak ja wyciągałem dane z kancelarii prezydenta, to mi się wyciągnąć ponad 6000 tweetów. Czyli gdybym to robił przez API, poza wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, to bym dostał połowę tylko, tak? Więc to też pokazuje, że trzeba jakoś inaczej niż standardową ścieżką się posługiwać. Poza tym jeszcze jakimś tam obostrzeniem są w ogóle warunki, tak? Bo kiedy korzystamy z API, musimy zaakceptować w jakiś sposób warunki narzucone przez administratorów. No i właśnie w przypadku Twittera też działa to w taki sposób, że te zgromadzone dane nie mogą być dalej udostępniane i nie mogą być też przechowywane na innych serwerach, tak? Nie mogą być transferowane w żaden sposób. Jedyne, co można udostępnić, to są metadane tweet ID, czyli ten numer, pod którym możemy dojść do konkretnego
tweetu i user ID, czyli numer znowu, który pozwala nam dojść do konkretnego użytkownika. Tak więc można sobie wyobrazić taki zbiór składający się z tych dwóch odniesień. Natomiast gdybyśmy chcieli potem z nich korzystać i dojść do tych tweetów, to musimy znowu mieć nadzieję, że one wciąż istnieją, co jak przed chwilą wyszło w dyskusji, nie jest wcale takie, nie jest wcale takie oczywiste. Aha, no i jeszcze bardzo ważnym wątkiem w tym raporcie jest poszanowanie prywatności użytkowników i taki wymiar etyczny tworzenia archiwów mediów społecznościowych, ponieważ no, to są takie bardzo wrażliwe dane i bardzo łatwo jest, gromadząc je, udostępnić więcej informacji, niż chcielibyśmy udostępnić. Z drugiej strony jest jeszcze ten taki etyczny problem prawa do bycia zapomnianym w ogóle. I znowu, gdybyśmy już doszli do tej sytuacji, że mamy zgromadzony jakiś pakiet danych zarchiwizowanych, pojawia się problem ich udostępnienia i odpowiedniego zabezpieczenia też, tak, żeby nie naruszyć tej prywatności. No i także już taki mniej systemowy problem, ale na ile odpowiedzialna jest w ogóle, dobrze, może źle się wyraziłam, ale problem odpowiedzialności instytucji, która archiwizuje te dane, za to, co się z nimi dzieje. Też w idealnym świecie każdy użytkownik mediów społecznościowych zdaje sobie sprawę, że udostępniając te dane, ktoś inny staje się ich właścicielem, czy dysponentem. Natomiast to jest świat idealny, w praktyce to tak nie działa i też można sobie wyobrazić sytuację, gdzie to zaskoczenie jakieś złość kierowane jest przeciwko instytucji, która archiwizuje prywatne dane użytkowników. Może to był zbyt duży skrót myślowy, w razie czego w dyskusji zaraz to wyjaśnię. W raporcie wymienione są także jakieś alternatywy do pozyskiwania danych inaczej niż przez zawodne API. Pojawia się pomysł pozyskiwania danych od ich dystrybutorów, którzy zbierają je w celach komercyjnych i udostępniają w celach marketingowych. W związku z tym pojawia się też pytanie, czy instytucje powinny w jakiś sposób płacić za te dane i kupować takie instytucje marketingowe, żeby je potem archiwizować, czy powinny być zawierane jakieś umowy, jak miałyby one wyglądać. No i też inną, trochę taką oddolną strategią jest archiwizacja własnego kontentu, to znaczy każdy może poprosić jako osoba prywatna, czy też jako instytucja o dane, które wrzucamy na swój profil czy kanał i samodzielnie je potem archiwizować. I w raporcie zawarte są też pewne rekomendacje, gdzie podkreśla się taką kuratorski wymiar archiwizowania mediów społecznościowych. To znaczy, to jest jedna z tych kolekcji, które mają taką tendencję do szaleńczego przyrastania i bez odpowiedniego kontekstu to są, mogą być danymi bezwartościowymi. I autorka raportu zwraca uwagę, że obecnie są widoczne takie dwie strategie, gdzie tworzone są kolekcje na podstawie konkretnych profili, hashtagów plus reakcji związanych z tym wydarzeniem, albo też kolekcjonowane są posty czy tweety związane z jednym konkretnym tematem. Tak? To wynika też z faktu, że media społecznościowe to jest nie tylko pojedynczy post, ale najważniejsza jest to taka sytuacja komunikacyjna i interakcja. Też to, o czym pisze autorka raportu, to jest problem długoterminowego przechowywania takich kolekcji. To znaczy, z jednej strony te warunki użytkowania API definiują nam konkretne warunki, w których i sposoby, w jakich powinny być przechowywane dane. Z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, jak wyglądają te posty. Na przykład to, co jest typowe na Twitterze, to są skrócone linki, tak? Tak więc dobrze by było, żeby było do tego, do tych działaniach archiwizacyjnych uwzględnione narzędzie, które potem przywracałoby pierwotną formę linków, ale z drugiej strony, jako że zawartość, do której linkujemy, może wygasnąć w internecie, to tak naprawdę powinno się to odsyłać do zarchiwizowanej wersji strony internetowej, więc takie archiwum mediów społecznościowych powinno być częścią większego archiwum internetu, co znowu jest jakimś tam idealistycznym, utopijnym projektem. Jeszcze bardzo ciekawy dla mnie osobiście wątek, który się tam został zaznaczony w raporcie, to jest także kontekst w ogóle interfejsu mediów społecznościowych, który się potrafi dość dynamicznie zmieniać. I jedną z rekomendacji, czy w zasadzie może nie rekomendacji, ale jakimś tam pomysłem było dołączanie do tych archiwów mediów społecznościowych takich
nagrań stron i nagrań ich użytkowania, które miałyby być podobne na przykład do zamieszczanych gameplay, tak, z jakichś konkretnych, konkretnych gier komputerowych. I to, co też jest kluczowe, to transparentność, czyli informowanie użytkowników mediów społecznościowych o tych działaniach archiwizacyjnych, żeby byli w stanie wiedzieć, co się dzieje z udostępnionymi przez nich danymi, a także dokumentacja w ogóle sposobu działania, tak? Jako że jest bardzo dużo różnych rozwiązań, które są w takiej trochę testowej fazie, to kluczowe jest odtworzenie tego procesu. No i taką podstawową rekomendacją, która zamyka ten raport, jest konieczność współpracy, ponieważ z jednej strony wymaga ta archiwizacja mediów społecznościowych bardzo dużych nakładów finansowych, a także pewnych specjalistycznych umiejętności IT. I jest to dość trudne, jeżeli chodzi o działanie tylko jednej instytucji. Więc organizacja, która przygotowała raport, sugeruje, że najlepiej byłoby to realizowane właśnie przez konsorcja, gdzie można by wymieniać się tymi umiejętnościami i zasobami. Dziękuję. Okej. Komentarze? To może ja zacznę tutaj. Ogólnie jeśli chodzi o taką archiwizację mediów społecznościowych, to uważam, że na przykład no jest to jakieś źródło chociażby na przyszłych pokoleń, chociażby na jakichś informacji, które była tam zawierana. Tylko problem polega na tym, no, że same media społecznościowe często też cenzurują co niektóre powiedzi i tak, no, bo też trzeba sobie z tego zdać sprawę, że to są jednak no, takie instytucje komercyjne i one też współpracują, tam mają pewne ideologiczne też uwarunkowania i tak dalej. No i na przykład, no, jeżeli byśmy tak, powiedzmy sobie szczerze, jakieś zjawisko, różne komentarze, tak, znaczy, ten, i na przykład no, Facebook, chociaż Facebooka, zablokuje coś, no to też w jego interesie nie będzie leżeć, że no, jest prowadzone coś takiego, że na przykład ktoś archiwizuje coś, co na przykład Facebook poddał tego kontroli, będzie się na przykład odwoływać, że takie coś u nich istniało, bo na przykład no, sytuacja, nie wiem, jakaś polityczna czy prawna, no nie, no, nie będzie stawiać tego Facebooka, chociaż cały czas podaje do Facebook w tym dobrym świetle. No i no, właśnie jak takie coś rozwiązać, że musiała być współpraca na przykład z tymi właścicielami tych chociażby portali społecznościowych przy tych archiwizacjach, no, czy jakieś, nie wiem, czy jakaś inna inicjatywa, no jak pani to widziała w takiej kwestii. Znaczy, ja mam wrażenie, że w ogóle dotknęliśmy tutaj troszeczkę innego problemu przy okazji w ogóle statusu mediów społecznościowych, bo to jest dyskusja, która się jakiś czas temu przetoczyła, tak? Na ile Facebook jest prywatną firmą, a na ile takim miejscem, gdzie jednak publikowane są te opinie. Nie wiem, jak się skończyła ta sprawa, nie wiem, czy ktoś z was... Czy Facebooku jest jak tam blokowanie tych stron z ruchów narodowych i tak dalej, nie? Tak. Odblokowali te strony, było spotkanie z doktorem minister Strzeżyńska. Tak, to pani minister Strzeżyńska miała spotkanie w Polsce. Ale to był jeden fragment tego większego. Tak, natomiast to jest dyskusja taka międzynarodowa, tak? I ten problem regularnie powraca. Bo Facebook też podjął w pewnym momencie takie starania, żeby być takim miejscem, które odwiedzamy szukając informacji, prawda? No więc. Bardzo ciężko jest mi się odnieść do pana pytania, tak? I odpowiedzieć wprost, jak to rozwiązać. Tworzenia tych własnych archiwów cyfrowych, to jest w ogóle ten ciekawy kierunek w całej dyskusji. Także nie musimy rozmawiać tylko i wyłącznie o tym, że instytucje będą archiwizowały ogólnie dostępne treści, ale też na przykład będą edukowały użytkowników do tego, żeby oni sami dbali o treści, które produkują i udostępniają online. Tak? I w przypadku Twittera czy Facebooka ściągnięcie swojego archiwum jest banalnie proste. Jakby to też daje nam jakąś, no mamy jakieś narzędzie, z którego możemy skorzystać, tak? Nie potrzebujemy do tego wiedzy programistycznej, tylko możemy sobie taki archiwum spokojnie ściągnąć na dysk i gdzieś tam je przechowywać. Ja mam jeszcze pytanie. Czy ten raport uwzględnia, jak miałaby na przykład wyglądać selekcja informacji, które miałoby być w jakiś sposób archiwizowane na tych mediach portalach społecznościowych? Uwzględnia ten problem, tak? Że ta selekcja faktycznie musiałaby być w jakiś sposób dokonywana, natomiast nie podaje takiej jasnej recepty, jak to powinno wyglądać. Tam jest raczej właśnie przegląd takich
case'ów i tego, jak te decyzje są podejmowane obecnie. Natomiast faktycznie jest to jakiś problem. No tu też jest, myślę, też taki problem, że na mediach społecznościowych są wydarzenia, które takim, no byśmy umowali jako publiczne, są komentowane przez osoby prywatne. No i to też by jakby tu kwestia tego, no czy no, chociażby udostępnianie takich, znaczy archiwizowanie takich wydarzeń, czy ogólnie, no czy to jest do końca, no... No właśnie to jest ten problem etyczny i prywatności, tak? No ja tak myślę, że skoro mamy zakładające konto na Twitterze czy na Facebooku, zgadzamy się na jakieś tam warunki tego konta, więc to jest chyba zagrożone użytkowe. To są warunki, czy to są dotykamy kolejnego problemu czytania warunków, na które się zgadzamy. Okej, okay, jeszcze jakieś komentarze? Muszę. Ja muszę tylko powiedzieć, że w Polsce archiwizacją publicznych tweetów zajmuje się Fundacja Państwa, która archiwizuje nie tylko te tweety, które są publicznie i są udostępnione, ale też te, które zostały skasowane i nawet byłem świadkiem takiej online'owej dyskusji na temat tego, jacy użytkownicy zasługują na to, żeby ich skasowane tweety były również kasowane w archiwum, a jakich użytkowników należy tweety zachowywać. I tutaj była wprowadzona taką czytaną kategorię, że jeżeli ktoś jest urzędnikiem państwowym albo osobą publiczną, no to jednak te skasowane tweety zatrzymujemy, a jeżeli ktoś jest może osobą publiczną, ale na przykład dziennikarzem, to już nie bardzo, ale to od razu widać, że to jest też płynne, tak? Można było tutaj 3 godziny siedzieć i się zastanawiać, jak to powinno być. Ale znów inicjatywa oddolna, tak? Fundacja Państwa, która jest świetną fundacją, ale jednak fundacja, ona nie ma obowiązku trwać wiecznie. No ale Internet Archive też jest fundacją, więc może to jest... O tym samym mówimy, tak, że odnosimy się do Internet Archive, który jest też fundacją, tak? I też nie ma obowiązku trwać wiecznie, i też nie ma obowiązku archiwizować, jeśli to, że sobie teraz założyli, to nie znaczy, że za 50 lat też będą funkcjonować, natomiast my mówimy to o związaniu systemowym, które będzie archiwizowało w takiej dłuższej perspektywie czasowej. Niezależnie od tego, czy mamy dzisiaj budżet i koncepty, a potem zmieniamy plany fundacji na jakieś inne. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś wystąpienie? Okej, okay, dobrze, to proszę. Tak jak mówiłam na samym wstępie, przedstawiając się, archiwizacja zasobów internetu jest dla mnie nową dziedziną, którą uważam, że należy się w jakiś sposób zająć. I moje spojrzenie też w pewien sposób jest jakby ukierunkowane od strony dziedziny, jaką jest archiwistyka, tak? Bo jestem przyszłym archiwistą, dlatego tutaj też pewne takie jakby moje pytania czy wnioski po prostu nasuwały się bezpośrednio ze względu na tą dziedzinę. Moje wystąpienie jest tak jakby takim rozpoznaniem tego, co ja sama jako osoba poznająca ten temat, pytań, których sama sobie postawiłam, tak, przed czym tutaj stoimy, i uważam, że zagłębiając się w ten temat tutaj zaczęłam od sytuacji, jaka panuje w polskim prawie. Uważam, że ta sytuacja tutaj ma bardzo duże odbicie na możliwości tego, co może być archiwizowane. Niekoniecznie na to, co powinno być archiwizowane przez to, jakie stwarza możliwości. Od początku XXI wieku narodowe zasoby internetowe coraz bardziej postrzegane były jako istotny składnik kultury poszczególnych państw. Dlatego też wiele krajów rozpoczęło trud ich archiwizacji dla przyszłych pokoleń. Pojawia się jednak pytanie, jak archiwizować oceany internetowych informacji, mając na uwadze ich efemeryczność. Co wolno archiwizować w świetle obowiązującego prawa, a co powinno być archiwizowane z uwagi na swoje walory historyczne. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, materiałami archiwalnymi wchodzącymi do Narodowego Zasobu Archiwalnego są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe oraz inna dokumentacja bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej, o działalności państwa polskiego,
jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Powstała w przyszłości, wszystkie dokumentacje, która powstała w przeszłości i powstająca współcześnie. I tak jak tutaj było zaznaczone, sposób wytwarzania wcześniej wymienionej dokumentacji nie jest sprecyzowany przez ustawodawcę, co pozwala na interpretację, iż dokumenty elektroniczne mogą i powinny być zaliczane w poczet Narodowego Zasobu Archiwalnego. Takiemu postrzeganiu sytuacji sprzyja dodatkowo chociażby ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, czy program operacyjny Polska Cyfrowa przewidziany na lata 2014-2020, gdzie jedną z priorytetowych osi działania jest e-administracja i otwarty rząd, czyli mówiąc ogólnie wspieranie i poszerzanie zakresu spraw, które można załatwić drogą elektroniczną, poprzez elektronizację nowych usług publicznych i poprawienie jakości istniejących oraz udostępnianie informacji sektora publicznego, takich jak dane administracyjne, zasoby kultury i nauki. Proces przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących dokumentację archiwalną został sprecyzowany w rozporządzeniach MSWiA z 2006 roku oraz rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Tutaj powstaje jednak pytanie, czy wszystkie tego typu informacje zamieszczane dla przykładu na stronach rządowych lub przesyłane z wykorzystaniem sieci będą musiały być zarchiwizowane. I tutaj na przykład, jak podawał pan przykłady pan Waglowski w 2002 roku przy okazji głośnej afery Rywina, na łamach Gazety Wyborczej ukazał się komentarz ówczesnego wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza w sprawie oświadczenia byłej minister kultury Aleksandry Jakubowskiej, która przyznała, że na jej polecenie z ministerialnego twardego dysku została usunięta jej prywatna korespondencja. Wicemarszałek skomentował to w ten sposób: jeżeli to były ważne dokumenty, winny być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli zaś korespondencję z prezes Łuczywko w sprawie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o mediach Jakubowska traktuje jako prywatną korespondencję, to znaczy, że prywatnie kontaktowała się w tej sprawie z jednym z nadawców. Kolejny przykład, jaki podawał pan Waglowski również z tego samego roku, dotyczy dwóch amerykańskich wydawnic i tamtejszych stacji telewizyjnych, które pozwały gubernatora stanu Utah o niszczenie e-mailowej korespondencji pełniącej ich zdaniem funkcję dokumentów urzędowych. W różnych krajach właśnie w tym wspomnianym czasie pojawiły się także rozmaite propozycje, jak na przykład sugestia irlandzkiego resortu sprawiedliwości, aby przez 4 lata archiwizować dane dotyczące przesyłanych faksów, poczty elektronicznej, każdego telefonu wykonanego przy użyciu telefonii tradycyjnej i komórkowej, czy danych dotyczących aktywności internautów, takich jak na przykład oglądalność stron internetowych. Dla przeciwwagi można natomiast wspomnieć o konferencji FedWeb z 2002 roku, na której reprezentanci archiwów USA wraz z przedstawicielami agencji rządowych w drodze debaty doszli do konkluzji, że nie wszystkie zasoby internetowe tworzone i utrzymywane nawet przez administrację publiczną nadają się do archiwizacji. Tutaj dalej, przyglądając się tej kwestii, uważam, że naturalną konsekwencją, jakby, która porusza tą problematykę, jest jakby zagłębienie się w przydatne i polecane publikacje traktujące o problemach archiwizacji internetu, jak na przykład Web Archiving z 2006 roku. Która skupiła się na metodach archiwizacji zasobów internetowych, procesach selekcji materiałów, technikach kopiowania witryn WW czy możliwościach dostępu do już zarchiwizowanych zasobów.
A niemniej ciekawy wydawał się również artykuł A Self on Web Archiving Initiatives z 2010 roku, który dotyczył 42 wybranych inicjatyw archiwizacji internetu na całym świecie. Trzeba jednak przyznać, że w kwestii trzeba rozróżnić problematykę związaną z archiwizacją e-dokumentów i postępowaniem z zasobami internetowymi. I tutaj, tak jak w pierwszym przypadku, w praktyce archiwalnej i prawnej wypracowane zostały już jakieś standardy, jeżeli chodzi o archiwizację e-dokumentów, tak w związku z archiwizacją internetu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. We wspomnianych tutaj publikacjach można również zauważyć pewne, istnieje kilka podejść do zagadnienia archiwizacji internetu, oczywiście w zależności od polityki instytucji zajmującej się tym problemem i barier prawnych nałożonych przez ustawodawcę. W pierwszym wariancie można mówić o selektywnej archiwizacji ściśle sprecyzowanych witryn, takich jak na przykład strony rządowe, zasób o dużych walorach historycznych, naukowych czy kulturalnych, wydarzenia, tematy lub witryny należące do jakichś konkretnych podmiotów lub te, które oczywiście wyraziły zgodę na tą archiwizację. W drugim wariancie mowa o automatycznym gromadzeniu przy wykorzystaniu tutaj już wspomnianych robotów internetowych wszystkich zasobów z domen danego kraju. Jest to oczywiste rozwiązanie oczywiście dla krajów, które mają uregulowane tutaj te wszystkie aspekty prawne. Dla przykładu w 2011 roku tutaj francuski rząd wydał rozporządzenie, w którym nałożył obowiązek archiwizacji każdej strony internetowej na ich właścicieli i twórców, w pewien sposób tutaj przerzucając tą odpowiedzialność właśnie na twórców i właścicieli stron internetowych. Jeśli chodzi o sytuację Polski, moim zdaniem z tym, co tutaj udało mi się przeczytać i zapoznać się i jakby zweryfikować opinie osób, które też o tym pisały. Największą barierą w prawie polskim jest prawo autorskie. To ono ma realny wpływ na zasięg i kierunki archiwizacji w kraju oraz na możliwość udostępniania zarchiwizowanych zasobów. Zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem chronionym prawem autorskim jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Istnieją oczywiście pewne kategorie utworów ujęte przez ustawodawcę, które ze względu na potrzeby swobody rozpowszechniania nie podlegają prawu autorskiemu, takie jak normatywy i ich urzędowe projekty, dokumenty urzędowe, materiały, znaki i symbole oraz opublikowane opisy patentowe i ochronne oraz proste informacje prasowe. Na stronach internetowych pojawiają się zatem obok siebie nieustannie informacje w różnych formach. Z jednej strony utwór objęte prawami autorskimi, których nie można kopiować bez wcześniejszej zgody autora. Z drugiej utwory domeny publicznej, utwory publikowane na zasadach licencji i takie, których prawo autorskie nie obejmuje po prostu. Trzeba również zaznaczyć, że nie tylko informacje umieszczone na stronie internetowej mogą być objęte prawami autorskimi. Również sama strona może być postrzegana jako utwór w kontekście wspomnianej ustawy, o ile można ją określić przejawem działalności twórczej o jakimś tam charakterze indywidualnym. Tutaj również do takich zjawisk problematycznych, o czym już tutaj wspominała moja przedmówczyni, można zaliczyć chociażby różnego rodzaju blogi internetowe, fora czy portale społecznościowe. W tej kwestii naturalnie trzeba w niektórych krajach problematyczna kwestia została rozwiązana poprzez włączenie stron www. Do egzemplarza obowiązkowego. Jak podaje w swoich badaniach z 2010 roku Internet Memory Foundation, 37 krajów europejskich może odwołać się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących archiwizacji internetu bez potrzeby udzielania zgody przez właściciela strony na kopiowanie.
W rozważaniach nad sytuacją prawną archiwizacji internetu nie może zabraknąć również stanowiska, jakie zajmuje Unia Europejska w tym temacie. W 2011 roku zostały wydane zalecenia Komisji powołanej w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych. I tak na przykład w punkcie 16 widnieje, że brak takiej polityki, czyli tutaj chodzi o ochronę treści cyfrowych, stanowi poważne zagrożenie dla trwałości zdigitalizowanego materiału, a ponadto może spowodować utratę materiałów produkowanych w formie cyfrowej. Opracowanie skutecznych środków z zakresu ochrony zasobów cyfrowych ma dalekosiężne skutki wykraczające poza obszar instytucji kulturalnych. Kwestie ochrony zasobów cyfrowych mają istotne znaczenie dla każdej organizacji prywatnej lub publicznej, która jest zobowiązana do ochrony zasobów cyfrowych lub która pragnie zapewnić taką ochronę z własnej woli. A w punkcie 17 natomiast zostało stwierdzono, że ochrona zasobów cyfrowych rodzi wyzwania o charakterze finansowym, organizacyjnym i technicznym, a niekiedy wymaga aktualizacji przepisów ustawodawczych, co tutaj moim zdaniem jest bardzo ważnym ujęciem. Wiele państw członkowskich wprowadziło lub rozważa wprowadzenie przepisów nakładających na producentów materiałów cyfrowych obowiązek wykonywania jednej lub więcej kopii wyprodukowanego materiału dla uprawnionego podmiotu przechowującego. I tutaj już w sumie podsumowując, mając na uwadze ulotność i zmienność charakteryzującą zasoby internetowe, należy rozważyć wiele istotnych kwestii, jak na przykład selekcja informacji, forma nośników przechowywania kopii, oczywiście skoro mają być to kopie przechowywane przez bardzo długi okres czasu, należy rozważyć dany format, jaki będzie, nie wiem, nadal obsługiwany za parę lat, ale przede wszystkim należy stworzyć sobie możliwości do archiwizacji istotnych informacji, takie jak odpowiednie podstawy prawne, które zapewnią w przyszłości dogodność systematycznej archiwizacji zasobów internetowych. Dziękuję. Dziękujemy. Pytania? Komentarz? Okej, to chyba na tyle. Na dziś. Ponieważ mam jeszcze 5 minut, to bym chciał się zapytać o to, co dalej. No bo jedno jest pewne, nie wprowadzimy tutaj żadnych nowych regulacji prawnych i nie zrobimy rewolucji w tym względzie, ale zastanawiałem się nad dwoma możliwościami. Kontynuowania tego seminarium przy mocniejszym sprofilowaniu tematów, na przykład bardziej w kierunku kwestii prawnych i organizacyjnych, albo bardziej w kierunku kwestii technicznych. I druga rzecz, no to przygotowanie czy organizacja jakichś warsztatów, które by pokazywały, jak ten internet można archiwizować. Może nie tyle, żeby samemu zacząć to robić na wielką skalę, ale żeby przynajmniej zrozumieć, jak na przykład ten format WARC działa i dlaczego on jest akurat, dlaczego takie ważne jest, żeby stosować go, a nie coś innego. Czy, nie wiem, co Państwo sądzą na ten temat, czy jest w ogóle jakaś szansa na to, żeby te spotkania uczynić jakimiś bardziej regularnymi? Myślę, że kwestia sprofilowania jest jak najbardziej właściwa, bo im będzie głębiej tematyka poruszona, to on będzie rzeczywiście coraz bardziej hermetyczna dla jakiejś grupy osób, co nie zmienia faktu, że to powinno między sobą jakoś korespondować, ale myślę, że deklaracja ministerstwa, że jest opracowywana analiza i ja jeszcze do tej analizy chciałam powiedzieć, bo ona, rozumiem, dotyczy przede wszystkim możliwych rozwiązań organizacyjnych, też i prawnych na przykład. Też, tak. To będzie całościowa taka ekspercka analiza. Mm-hmm. I ona będzie udostępniona na pewno. A tylko właśnie gdzie będzie udostępniona? Znaczy, no nie wiem, czy będzie na stronie internetowej, tego nie wiem, ale no, ona jest w tej chwili w fazie konsultacji. Może to byłby dobry materiał też do wejściowy, do następnej dyskusji. Myślę, że tak. Może oczywiście, może to jest fajny pomysł. Czyli się bardzo te warsztaty zdobywały. Rozumiem, znaczy to jedno nie przeczy drugiemu też, tak? Tak. Znaczy moglibyśmy zrobić spotkanie wokół tego raportu, ale wiadomo mniej więcej, kiedy on może się pojawić. Nie wiem, ale udało mi się.
Ale jeszcze w tym semestrze? Tak, myślę, że tak. No dobrze, to moglibyśmy spróbować, kiedy ten materiał już się pojawi, zorganizować jakieś spotkanie wokół niego, żeby też przedyskutować to trochę. I to by był pomysł na spotkanie takie seminaryjne. A jeśli chodzi o warsztaty, no to my w laboratorium jesteśmy otwarci. Możemy je zrobić u nas, możemy we współpracy z Państwa instytucjami zrobić, możemy zrobić jakiś cykl tych warsztatów, bo tych tematów związanych z archiwizacją pod względem technicznym jest bardzo dużo. I możemy zrobić warsztaty, które by bardziej pokazywały, jak korzystać ze zbiorów archiwalnych, archiwów webu, bo to też nie jest takie oczywiste, na przykład czym jest strona internetowa w słowniku Internet Archive, czym ona się różni od serwisu internetowego na przykład. To już jest co ciekawe. Więc no nie wiem, no, nie wiem, czy akurat teraz jest dobry moment na to, żeby proponować terminy i tematy. Znaczy tak jak ta archiwizacja, czyli raz na pół roku. Ale jak głęboko teraz. Możemy zrobić tak, że po prostu ja Państwu dzisiaj wieczorem albo jutro wyślę jakiegoś maila z propozycją tematów, ale mógłbym to zrobić też po usłyszeniu od Państwa jakichś komentarzy na temat tego, co mogłoby być treścią warsztatów. A czy może właśnie każde z takich spotkań mogłoby mieć odrębny nieco charakter? Na jednym ćwiczymy coś, na innym o przepisach dyskutujemy, a hasło jedno, główne, wspólne to samo. Także może po prostu każde spotkanie. Tak. Wszyscy będziemy w każdym. Rozumiem. Na pewno kwestie prawne wydają się interesujące, bo o tym było dzisiaj dużo, pod wieloma względami. Myśmy jeszcze nie dotknęli tematu taxi data mining, tak? Tego konceptu w ogóle i jego prawomocności lub nie, tego co robi z tym teraz Komisja Europejska. Polskiego narodu w związku z tym do reformy prawa unijnego i do taxi data mining, do tego, co zaproponowała Komisja Europejska. Wydaje się, że to jest ta kolejna warstwa na o tym, o czym mówimy przy korzystaniu, tak? Nie tylko archiwizowaniu, ten wątek tutaj był bardzo istotny, ale potem cały czas mówiliśmy, że co z tego zarchiwizujemy, jak nie będzie można korzystać, jak nie będzie można udostępnić. Teraz jest pytanie właśnie, czy ten taxi data mining jest relewantny i czy ten koncept, który się teraz właśnie kształtuje w Europie przy udziale państw członkowskich, odpowie na problem dostępu i masowego, na dużą skalę, big data, tak, przeszukiwania zasobów zarchiwizowanego internetu, więc, ale też wątki administracyjne, czy to jest dokument, czy nie, te kwestie prawne wydają się być nie tylko związane z prawem autorskim, ale dość takie bardzo, bardzo szerokie. Że już nie wspomnę o podstawowym, czyli o egzemplarzu elektronicznym, tak, który też jest wątkiem bardzo istotnym, pokazującym, że jest to próba jakiegoś takiego zracjonalizowania sytuacji prawnej i obejścia reżimu prawno-autorskiego, o czym też w ostatnim wystąpieniu była też mowa. Jeszcze zastanawiałem, czy tutaj była mowa o tym, że powstaje ten projekt ujednolicenia serwisów rządowych i czy strona instytucjonalno-społeczna ma jeszcze coś do powiedzenia w tym projekcie, czy to jest już sprawa nie wiadomo. Aha, bo to Ministerstwo Cyfryzacji. No dobrze, to może zróbmy tak. Ja Państwu wyślę. Zaprosić kogoś z Ministerstwa Cyfryzacji. No, to jest dobry pomysł. To może zróbmy tak. Ja Państwu wyślę dzisiaj wieczorem podziękowania za udział i gdyby ktoś z Państwa chciał udostępnić pozostałym osobom swoją prezentację albo tekst, to może prosiłbym do mnie przysłać te pliki, je gdzieś tam wrzucę i udostępnię albo wyślę Państwu. Zaproponuję kilka tematów. Ten temat o seminarium dotyczącym, czy ten wątek dotyczący seminarium prawnego. I myślę, że to moglibyśmy jakoś zorganizować jeszcze przed wakacjami i warsztaty. Zaproponuję jest 2-3 tematy, takie konkretne już. Jednym z nich na pewno będzie korzystanie z archiwów webu i sprawdzanie, czy nasza strona jest przystosowana do tego, żeby dobrze było, mogła być zarchiwizowana. Bo to też się da dosyć prosto zrobić. No dobrze, to chyba na tyle. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pomysły albo sugestie. Podziękowania za organizację. Dziękujemy bardzo i to wszystko zresztą jest nagrywane, będzie dostępne na YouTubie, jak się zrenderuje i będzie można do tego wrócić.
dzięki Borysowi i sobie to jeszcze raz przeżyć. Bardzo dziękuję Państwu za obecność.